jeżeli że ko słychać. Jakiegoś kurczaka mamy tutaj na. A to się zgadza. Tak. Zimno ci? Tak. Ekstra. Tu mamy wszystko, tu działa. Już patrzę na 30 osób. Słychać mamy. i widać. Uladzisław, słychać i widać. Kochani, dajcie jeszcze, bo to jest na razie jeden komentarz w tle. Dajcie więcej na Facebooku komentarzy. Nie, że mi zasięgi będziecie robić tutaj, ale potrzebujemy wiedzieć, czy rzeczywiście wszyscy mają dobry posłuch, bo my dzisiaj mamy trochę i mikrofonów, i słuchawek, i wszystkiego w uszach, więc też będzie ciekawie. Czy transmisja będzie zapisywana? Odwieczne tak. pytanie, Asia oczywiście, a nie wiem, zastanowię się, co Batka? Już Nie odpowiemy teraz. Powiedziałam Powiedziałaś. Pierwsza, że tak. Eś, ty. Słychać, widać idealnie. Jakub, słychać, widać. Sara, ekstra. Patryk, widać, słychać. Batko, powiem ci, podłączyłaś perfekcyjnie. Wszystko słychać, wszystko widać. Na razie tak. A Gosia jest? Bo Gosia coś przycięła chyba. Za dużo mówisz. Czekajcie, bo teraz musimy naszego gościa jeszcze ogarnąć. Jeden po dopiero, więc poczekajmy jeszcze, niech wszyscy sobie spokojnie odpalą. Spróbuj, Matko, ogarnąć, co tam z Gosią. Zaraz wiecie. O, udało się. Cześć, Gosiu, bo nam się przycięłaś. Jesteś? No właśnie, właśnie widzę, że się przycięłam i już sobie wyłączyłam wszystkie zbędne zżeracze internetu, także chyba teraz powinno być ok. Kochani, jeszcze jedna rzecz. Dajcie znać, czy słychać Gosię jeszcze. Czy naszego gościa słychać, bo wiadomo, że Gosiu, ty z końca świata, nie? Gdzieś jesteś. Początku Polski, bo nad samym brzegiem morza, więc tak, północny zachód Polski, pomiędzy Międzyzdrojami a koło brzegiem. Także dla tych, którzy nie chcieliby zlokalizować na mapie dziwnówek. Super. No, na Facebooku przybywa was, już na Facebooku mamy prawie 60 osób, powiem Gosia, ale mamy dzisiaj ludzką, co fajnie, temat ciekawy na pewno. Ktoś pytał jeszcze o coś? Widać, Gosię i słychać. Super, dzięki Jakub. Mega, to jest przydatne, wierzcie mi, bo jakbyśmy mieli nagrać cały webinar i by nic nie było słychać, to byśmy się nagadali, co? Sami ze sobą. Ale piękny wywiad. Ale zawsze retransmisję można. Retransmisję, tak. Głos byśmy podstawili nowy, inny. Jest dużo takich fajnych rzeczy, które są. To co, mamy 19.03. Pani... 50 osób. Cóż, weszli, uciekli, czy co? Było 60, już 10 odeszło, to jeszcze nie zaczęliśmy. Powiem ci, musi być ciekawie. Co? Gosia? Na pewno. No, znowu 57. Znowu 50, wiesz. Znowu 60. Dobra. Nie Dobra, patrz. Już nie uciekają. Się wystraszyli, widzisz, że są. Kochani, wiecie, że tak ja i asesora musimy porobić, bo co? Trzeba rozładować trochę kable, wiecie, nie? Że, bo tak zawsze są napięte dosyć mocno. Zaczynamy. Dziewiąta. Dziewiąta? Dziewiętnasta? Dziewiętnasta. Ciebie dziewiąta? 19.04, myślałem. O dziewiątej skończymy. O dziewiątej skończymy. Kochani, serdecznie was witamy na kolejnym webinarze w Fizjoakademii. Ja nazywam się Marcin Cebula. Obok mnie jest... Beata Chmowara, ekspert od Facebooków, wizytówek Google'a i czata GPT. Batkę już na pewno też znacie z Fizjoakademii. No i mamy wspaniałego gościa dzisiaj. Cześć Małgosiu! Cześć, cześć Marcin, cześć Beata, cześć, witajcie wszyscy, którzy teraz nas oglądają, a później będą odtwarzać. I was też witamy. Dokładnie tak. Taka niespodzianka dzisiaj z gościem, bo tego gdzieś chyba nie komunikowaliśmy, że będzie gość, a jakże niespodzianki są zawsze fajne. Jedno pytanie tutaj, Ania, tak serio, do której planujecie to spotkanie? Dzisiaj jestem przekonany, Aniu, że nie zamkniemy się w godzinie. To ci gwarantuję, bo temat jest dosyć fajny i obszerny. Przygotowaliśmy bardzo dużo fajnych
case'ów i mięsa do tego, żeby móc gabinet stworzyć do 20 tysięcy obrotu. Więc myślę, że te 2 godziny minimum zarezerwujcie sobie, weźcie sobie coś do picia, wygodnie siedzonka. Jak chcecie naprawdę z nami być, to 2 godzinki zarezerwujcie sobie. Więc tak na dzisiaj. Zmieniamy trochę koncept, bo wiedzy jest tyle, technologia się rozwija, technologia pędzi, nie nadążamy my, a co dopiero wy. O Jezus Maria, to teraz poleciał marketing. Dobra, Gosiu, witam cię serdecznie. Gosia jest naszym gościem, jak również jest naszym partnerem w mentoringu, z którą razem idziemy przez wspaniałe życie i budujemy gabinet. Babko, nie? Wszystko to prawda. Wszystko to prawda, ekstra. Gosiu, Też potwierdzam. pierwsze pytanie do ciebie. Powiedz, jak to wszystko się zaczęło, że akurat chciałaś robić to, co robisz? Przez przypadek. Oczywiście, taki przypadek, no, jak na tamten czas, dla mnie niezbyt przyjemny, bo zwolnili mnie z pracy bez ostrzeżenia, bez żółtego światła, więc zostałam postawiona przed faktem dokonanym i przyjechałam do domu taka załamana, że nie mam stałego dochodu i co teraz będę robić. I z tej bezsilności, z tych nerwów rozłożyłam matę do jogi i w tym czasie na zajęciach jogi przygotowywaliśmy się do stania na głowie. I ja tak bez zastanowienia, bez rozgrzewki po prostu rozłożyłam tą matę i stanęłam na tej głowie. I jak postałam tak chwilę, i oczywiście za pierwszym razem mi się to udało, i byłam taka szczęśliwa, że od razu weszłam w tą pozycję, a potem weszła do. No, mój rozum się odezwał i zaczął mi mówić: No, ale weź, zaraz sobie kark skręcisz, co ty robisz? I tak oparłam się o ścianę nogami dla bezpieczeństwa i świat do góry nogami zaczął zupełnie inaczej wyglądać, i ta krew, która napłynęła mi do głowy, spowodowała, że zupełnie z innej perspektywy na tą sytuację spojrzałam. I chciałam się na grupie jogowej mojej pochwalić koleżankom, że udało mi się stanąć na tej głowie, a tam pierwszy post, który się otworzył, że dziewczyna w Krakowie zaprasza na darmowe sesje refleksologii stóp, bo musi zrobić praktykę. Ja tak się zaczęłam zastanawiać, co to jest ta refleksologia? Ja nawet słowa nie znam, a co dopiero, co to jest? I mówię, czemu u nas tutaj takich darmowych rzeczy nie ma? I wtedy wpisałam w Google refleksologia, wyskoczyły mi mapy refleksologii stóp i ja tak sobie pomyślałam, jejku, to jest to, co mojej babci tak bardzo pomagało, gdy ją stopy bolały. I nie wiem, czy kojarzycie, w latach 90. były takie popularne białe klapki, jeżyki, i tam w tych klapkach były włożone mapy stóp. I właśnie te mapy, te, które teraz mi właśnie wyskoczyły kilka lat temu, spowodowały właśnie, że ja sobie przypomniałam, że ja wtedy patrzyłam na te mapy i mówiłam, Boże, jak można tak dużo tych punktów zapamiętać, tych obszarów odruchowych. I to był odruch, kiedy zapisałam się na kurs refleksologii stóp. I tak to jestem refleksologiem. Już od w czerwcu będzie 5 lat, a cała moja ścieżka do tej pory, no, potoczyła się, no, tak, że po prostu bardzo mi się spodobało to, że ta sprawczość, ta holistyka, to naturalne podejście do zdrowia i nie ma przeciwwskazań praktycznie, daje tyle dobrego, więc to mi zaczęło sprawiać taką przyjemność, że ja po prostu im dalej w las, tym więcej drzew. Super. Kochani, zaprosiłem Gosia jest masażystką, refleksologiem, terapeutą manualnym. I dlaczego akurat ten kierunek? Ja też się pochwalę, mam dwa certyfikaty masażu klasycznego i masażu limfatycznego.
I teraz w tym wąskim gardle właśnie pewnych usług, Gosia, o których tutaj opowiadasz, odnalazłaś się świetnie. Dzisiaj gabinet prosperuje bardzo dobrze i na pewno się dzisiaj z tym z nami pochwalisz. Mamy tutaj oczywiście słuchaczy, którzy są fizjoterapeutami albo są dopiero na studiach, albo już prowadzą swoje gabinety, ale również słuchają nas właśnie masażyści, technicy masażu, naturopaci, którzy chcą w jakikolwiek sposób pomagać właśnie ludziom, pacjentom. Nie? I pokazując twój przykład, jak fajnie można rozwinąć gabinet, porównując do fizjoterapeutów, którzy mają dużo większy wachlarz możliwości, no to dopiero to będzie proste rozwinąć taki gabinet od 0 do 20 tysięcy, bo taki jest temat dzisiejszego spotkania. Więc Gosiu, jak to się zaczęło, to właśnie opowiedziałaś, a jak to się stało, że do nas trafiłaś, no bo rozpoczęłaś gabinet, już miałaś pierwszych klientów, tak, pacjentów, no i co, jak to się stało, że właśnie postanowiłaś dołączyć do nas akurat, do Fizjoakademii, do mentoringu? Tak to się stało, że ja tak długo nie wierzyłam w siebie i w swoje możliwości i w pracy w pojedynkę i w jednoosobową działalność gospodarczą, że jeszcze bardzo długo miałam taki spadochron w postaci pracy na etacie, ale to mnie męczyło i to tam mnie wypalało, a tu mnie ładowało, tu po godzinach pracy w gabinecie, po godzinach pracy etatowej w gabinecie się ładowałam, a tam się wypalałam, więc postawiłam na jedną kartę, że rezygnuję z czegoś, co mi nie służy, co już nie jest moje, na coś, co sprawia mi ogromną przyjemność, jest moją pasją i jestem w stanie w ten sposób prosperować. I wtedy wyskoczyliście mi na Facebooku i pamiętam, jak nie bardzo wiedziałam jeszcze, bo chyba nie byliście tak rozreklamowani, albo ja jeszcze nie bardzo wchodziłam w to, czym zajmuje się tak naprawdę Fizjoakademii. Pamiętam, jak kilka postów wam skomentowałam, że bo wyobrażałam sobie, że wasza działalność polega na tym, że to wy jesteście tak jakby, nie wiem, pamiętam, że chyba chodziło mi o franczyzobiorczość, coś takiego, że wy dajecie franczyzę na to, że wy budujecie gabinet, a ja sobie potem mogę go prowadzić i się dzielimy kosztami. I pamiętam właśnie, jak rozwijaliście gabinet Krupa Med na pewno. I też właśnie to mnie zainspirowało i te zdjęcia, które tam były wstawiane od tego początku gabinetu, później i ta jedna kozetka gdzieś wstawiona w jakimś gabinecie, pamiętam tą historię jak dzisiaj właśnie i pamiętam, jak komentowałam, że szkoda, że nie ma was nad morzem, bo jesteście na Śląsku, a jak będziecie tutaj, to ja jestem chętna na współpracę. I potem wyskoczyła mi kolejna reklama już, że zapraszacie właśnie na mentoring. I mówię, no dobra, spróbuję, nie? No bo ja jako etatowiec wcześniej, ścisła dziedzina, kadry, płace, no to gdzie do masażu, gdzie do prowadzenia własnej działalności, a już w ogóle o marketingu i działaniu social mediów, to, no to nie było moje na tamten czas. No i tak się pojawiliście w moim życiu w zeszłym roku. No i dzisiaj jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. I ja jestem bardzo zadowolona, że ta ścieżka tak się potoczyła. A pamiętasz dokładnie, w którym miejscu byłaś właśnie, jeśli chodzi o, no, o biznes, czyli ilu tych pacjentów było, jaki był już obrót gabinetu, jak funkcjonował? No, obrót był nie za duży, bo ja cały czas miałam gdzieś tam z tyłu głowy, że ja to muszę być taki syndrom oszusta, nie? Że jeszcze muszę mieć to, jeszcze muszę mieć tamto. I ja tak naprawdę to nie mam prawa się chwalić sobą, nie mam prawa wyjść do społeczności, że ja to robię. Ja nawet przed znajomymi się wstydziłam przyznać, że i zachęcić ich, chodźcie do mnie, to może wasze dolegliwości mogą ulec zmianie. I ten praktycznie kilka pierwszych spotkań z tobą pozwoliło mi gdzieś tam
szerzej spojrzeć na siebie, na to, że perfekcjonizm jest tak naprawdę przereklamowany, że to jest, nie ma czegoś Czyli takiego i nie zawsze myśleć, tylko będziemy, działać. pamiętam, jak powiedziałeś, że tak, jak mi powiedziałeś, że zawsze będziemy gonić tego króliczka i on nam będzie ciągle uciekał i że najważniejsze jest droga, a nie tak naprawdę cel. I to mi dało taką lekkość w umyśle, w tym, że brak frustracji, że grafik nagle zapełniony, a potem w jednej minucie nie wiadomo dlaczego pusty. I to jest taki aspekt, że mi na tamten czas tego brakowało, bo ten obrót to rzeczywiście sam się stworzył gdzieś później, był po prostu wypadkową tego mentalu, który poznałam dzięki Tobie i społeczności na Fizjoakademii. Czyli sprawy techniczne, sprawy biznesowe trochę były Nie takie w wiem, czy drugim mi planie. zamarzliście, Bardziej czy tutaj to, co jesteście? powiedziałaś. Kochani, czy nas słychać? Bo mamy informację, że nic nie widać ani nie słychać. Dajcie znać, kochani, bo tutaj mamy jakieś informacje, że coś słychać. Bartek pisze, że słychać. Zamarzłam. Zacina trochę. Kinga słychać, widać. Słychać. Go się przycięło. Gosię przycięło. Gosia lekko zrywa, ok. Pani, tak czasami bywa internet, więc dobra. Na Facebooku dajcie jeszcze chwilkę znać. Lucja jest ok. Halinka pisze, dzięki Halinka, tak słychać i widać. Kochani, to też może pamiętajcie być gdzieś u was, po waszej stronie, więc trochę tego jest. Ale widzimy, że większość pisze, że słychać. Słychać i widać. Irena, dzięki bardzo. Patryk, wszystko w porządku, obraz się ścina, ale słychać. Dobra, lecimy dalej. Kochani, jakby nas całkiem wycięło, to piszcie, to będziemy tu śledzić, bo my mamy, może tak nie widać, ale mamy dwa ekrany, mikrofony, dwie kamery, więc trochę tych rzeczy mamy do obserwacji i trochę tutaj działamy. Gosia, czyli te sprawy takie typowo, wiesz, działalność gospodarcza, księgowa, to nie było takim jakimś problemem, bo to zazwyczaj jest proste. To jest narzędzie, które po prostu działa. Czyli bardziej ten Dokładnie. strach i lęk, tak, który gdzieś był wewnętrzny, żeby się otworzyć na ten przepływ po prostu pomagania, zarabiania i ta wiara we własne siły. To było kluczem, tak? Tak. No i przede wszystkim też te narzędzia, które wdrożyliśmy, żeby usprawnić po prostu moją widoczność. Widoczność gabinetu, takie miejsce. Pamiętam, jak razem otwieraliśmy w ogóle chyba moją wizytówkę, bo ja coś tam miałam, ale tak naprawdę to myślałam, że to jest takie narzędzie tylko, żeby się tam zalogować raz i już. I to, jak to dzisiaj śmiga, to na pewno będziesz mówił o tym więcej, Tak. ale ja jestem pod ogromnym wrażeniem, ile dzięki naszej współpracy ja jestem w stanie czasu zaoszczędzić na swoje przyjemności, na swoje dokształcanie, na po prostu bycie w gabinecie, a nie bycie przed komputerem, co też nie było moje, nie było moją taką mocną stroną, a w tej chwili nawet to sprawia mi przyjemność. Więc to jest rok, dosłownie w marcu będzie rok, jak jesteśmy razem. W rok jest no, przepaść, no, po prostu milowy krok, tak? Milowy krok między tym, co było, a co jest dzisiaj. Ja chciałam też dodać, że my tutaj fizycznie u Małgosi nic nie robimy, czyli nie prowadzimy wizytówki, nie prowadzimy social media, tylko Małgosia dostała od nas rekomendacje, proste rzeczy, które należy wykonać. I tak jak mówiłaś, że to był kamień milowy w Twoim gabinecie. Tak. I pamiętam też słowa Marcina po naszej rozmowie, że wszystkie wytyczne do tego właśnie, żeby prowadzić regularnie, jak prowadzić, co pisać, gdzie wstawiać, kiedy wstawiać. I słowa Marcina, jak nie będziesz tego robić, to będziesz sama siebie autosabotować. I to był dla mnie taki po prostu pf, nie? I mówię, no tak, wszystko zależy ode mnie. Jeżeli coś robię i widzę, że działa, no to jest okej. A jak przestanę robić, no to też jest mój wybór. To są cudowne słowa, bo wytrąciłaś mi jedno z moich pytań właśnie.
Ile trwało to właśnie, ten początek, w którym czułaś się troszeczkę wewnętrznie zagubiona do momentu, w którym jesteś dzisiaj, ale odpowiedziałaś już na to pytanie, czyli kochani, rok. Rok i Małgosia już podeszła pod 20 tysięcy obrotu swojego gabinetu tylko i wyłącznie swoimi rękami. Jest sama w gabinecie, nie ma żadnego pracownika. Wypracowała to w 12 miesięcy rzetelną pracą, bez żadnych zewnętrznych agencji marketingowych, tylko stosując się do naszych wytycznych, które przedstawiamy, jak działamy w swoich gabinetach i przekazujemy tę wiedzę właśnie na zewnątrz. I oczywiście bardzo ważne spotykanie się razem, raz na 2 tygodnie z całą grupą mentoringową, z ludźmi z całej Polski, którzy też rozwijają swoje gabinety i tam poruszamy te sprawy najważniejsze, o których Gosia powiedziała, czyli Gosia, ten mental, nie? Który, no ta grupa jest po prostu cudowna, tak? Niesie nas zawsze na skrzydłach do tego, żeby zrobić to, co chcemy, o czym marzymy i jak zrobić. Jak czujesz tą grupę właśnie? Jak te dwa ty jak dla ciebie są ważne te spotkania? No tak ważne, że praktycznie no wstaję z wami, z nami razem, bo spotkania mamy co 2 tygodnie we wtorki o 7 rano, gdzie dla mnie to jest jeszcze środek nocy, więc ale wstaję i jest to no bardzo budujące, tak? I piękne zarazem, że nie znając siebie tak naprawdę, to się znamy. I tam wiele łez się już wylało, wiele śmiechu, wiele radości i wiele właśnie takiego świętowania swoich własnych sukcesów i motywowania, ciągnięcia za uszy jeden drugiego. I właśnie to, że skoro u jednego się udało, to druga osoba też ma możliwość tego doświadczyć Super. i zrobić samemu od zera ogromne kroki, bo ja mam takie poczucie, że tam nikt nie jest dla siebie konkurencją, a tylko właśnie takim kamieniem, które ciebie wesprze, podtrzyma i tak warunkowo w zasadzie. Jest to dla mnie bardzo fajne. No jest to Super. mocno budujące. Gosia, to co powiedziałaś o 7 rano, środek nocy, ale to nie jest zrobione przeze mnie tak przypadkiem, że to jest 7 rano we wtorki, tak? Tylko jeśli ktoś nie jest w stanie wstać rano po to, żeby spełniać swoje marzenia, i to jest 7 rano, kochani, proszę was, to jest dla mnie połowę dnia już, tak? Bo ja staję dużo wcześniej po to, żeby spełniać i żyć, bo uwielbiam życie i chcę po prostu działać. Więc jak ktoś o 7 jeszcze dzisiaj nie jest gotowy na to, żeby zadbać o siebie, zadbać o swoje życie, zadbać o swoje zdrowie, to nie jest miejsce na pewno do niego jeszcze, nie? To na razie trzeba poszukać sobie gdzie indziej. To jest coś, co jest naturalne. To już słońce jest, to już jest piękna pogoda, czasami pada, ale jesteśmy, tak? Niektórzy przychodzą przykryci kołdrą jeszcze, ale są, nie? I o to A chodzi właśnie. niektórzy z psami na spacerze, ale też są. Tak, I tak. to też jest piękne właśnie, że te nasze spotkania to się rozwijają. To nie jest takie pitu pitu, cześć, co słychać, zrobiłeś, zrealizowałeś cele, tylko a co dzisiaj przegadamy, co was boli i w ogóle powiedzcie, no wyżalcie się i w ogóle rzućcie tutaj, to przegadamy ze wszystkimi i nie przede wszystkim to, co mi się tam najbardziej w grupie naszej podoba, że ta otwartość. Tam nikt się nie blokuje, bo jeżeli ja mam jakiś case, a wstydzę się go powiedzieć, to się za chwilę okazuje, że nie wiem, Ola ma coś podobnego, tak? I u niej się w życiu dzieje, w jej mentalu też jakaś blokada jest, i nagle mamy coś wspólnego Przegadanie jej tematu pomaga jednocześnie mi, więc jest to pełen dialog, pełna wymiana doświadczeń i takiego, Super. no, damy radę. Super. Odpowiem na pytanie Damiana. Damian, tak ci powiem trochę po mojemu, czyli po cebulowemu. Cierpliwość jest najważniejszą rzeczą w prowadzeniu biznesu, więc zachęcam cię do cierpliwości. Dzisiaj tak, będzie bardzo dużo merytorycznych rzeczy technicznych, których na pewno jeszcze nie znasz,
więc myślę, że warto czekać. Cierpliwość. Więc Gosiu, jeszcze takie bardzo ważne pytanie. Taki moment przełomowy, który poczułaś, że coś kliknęło. Czy było coś takiego, jak w tych 12 miesiącach? No na pewno kilka lektur, które mi poleciłeś, żeby przeczytać. Na pewno bardzo dużo też w sierpniu się zadziało, gdy właśnie od ciebie dowiedziałam się, że istnieje coś takiego jak generator wodoru i ten generator wodoru ja u siebie zakupiłam do swojego gabinetu i to jest w tej chwili zupełnie inny wymiar pracy refleksologii. Zupełnie ja sama inhaluję się tym wodorem molekularnym, więc to też wpływa na moje zdrowie, na zdrowie mojej rodziny, więc tutaj to było sprzęt, który pozwolił mi na dodatkowy przychód. Nie w tym samym Mega czasie. Fajna rzecz, no. W tym samym czasie, także ja pracując, tak jak wspomniałeś, jestem sama, pracuję tylko swoimi rękoma, nie miałam do tej pory żadnego innego sprzętu, który robiłby cokolwiek za mnie, bo to jest akurat takie moje, że jednak dłonie to dłonie, a ja nie chciałam żadnych maszyn do pracy, ale generator wodoru jest tutaj ogromnym uzupełnieniem i wsparciem zdrowia, tak holistycznie. Super. Gosia powiedziała bardzo ważną rzecz biznesową, jak wyłapujecie między wierszami, czyli jak jesteście sami w gabinecie, macie tylko łóżko i swoje ręce, no to wasz biznes jest ograniczony do zarabiania w tym czasie swoimi rękami. I teraz to jest jedna z ważniejszych rzeczy w gabinecie, jak zwiększyć swój obrót obok, czyli jedno jest swoje ręce, a drugie jest możliwość w tej samej godzinie na przykład zarabiania ewentualnie dodatkowo. Oczywiście to wszystko zależy od przestrzeni gabinetowej, bo Gosia to zawarła i na pewno możecie Gosię zapytać, jak to zrobiła z dodatkową usługami albo jak połączyła usługi, ale to was już zaprosimy na Akademię Biznesu, na Discord. Dzisiaj będziemy pokazywać, tam Gosia zawsze jest, możecie pytać, są zdjęcia gabinetów, które się rozwijają, w jaki sposób to zrobić. Czyli Gosia, to było twoim takim punktem przełomowym w swoim biznesie. Dzisiaj jakbyś miała taką jedną, dwie rzeczy doradzić osobom, które dzisiaj są na webinarze, jeszcze się wahają, czy otwierać gabinet, czy nie. Osoby, które prowadzą gabinet, ale jeszcze mają problemy z pozyskiwaniem pacjentów, ewentualnie z rozwojem albo z rezygnowaniem gdzie indziej, z innej pracy, prawda? Bo często jest tak, że a to się trzymam mocno gdzieś u kogoś pracować, bo moje bezpieczeństwo jest najważniejsze. A tak naprawdę oczywiście jest to mental, o którym dzisiaj będziemy mówić. Jedna, dwie rady, Gosiu, dla tych osób, które dzisiaj są z nami na webinarze. Jedna najważniejsza to słuchać siebie, nie słuchać znajomych, nie słuchać innych doradców, tylko słuchać swojego głosu serca. I podejmować decyzje, bo po to jesteśmy w tym życiu, żeby żyć, doświadczać, a decyzje zawsze można zmienić. Więc wychodzić ze swojej strefy komfortu i robić to, gdzie nas ciągnie, niż wypalać się tam, gdzie drenuje nas energia i są toksyczni ludzie albo jakieś inne sytuacje, które powodują, że nie chce nam się. A jeżeli są takie miejsca i takie zawody albo doświadczenia, umiejętności, talenty, po prostu to szlifować, bo jeżeli coś w sobie znajdujesz, to znaczy, że to jest twoje, z tym się urodziłeś i masz po prostu misję życiową, żeby to wykorzystać. Super. A ze wszystkiego można zrobić ogromny atut. I tak jak powiedziałeś właśnie, zmienić mental, uwierzyć w siebie i w swoje możliwości i dzisiaj mamy takie narzędzia, że zapraszamy po prostu. No ja również zapraszam, rekomenduję Fizjoakademii, które potrafi, no w tej chwili na naszej grupie mamy nie tylko
fizjoterapeutów, masażystów, bo to nie chodzi tylko o gabinety stricte pod masaż i rehabilitację, ale mamy też logopedów, mamy joginów, więc no kurczę, jest tutaj ogromny, ogromny zasób talentów, ogromny zasób pięknych umiejętności, które służą innym. I mam stolarza jeszcze. Wow! Krzysztof, pozdrawiamy cię serdecznie. Jest Krzysztof z nami jak najbardziej. Mamy jogę twarzy też, Joanna, która prowadzi świetnie też swoją społeczność, też buduje ćwiczenia właśnie online. Więc Gosiu, jestem ci mega wdzięczny za to, że czas płynie, którego nie ma, wiesz, nie? Już mamy pół godziny. Bardzo ci dziękujemy za te wspaniałe słowa. Cieszymy się, że z nami jesteś, rozwijasz się cudownie, jesteś przykładem dla innych, jak samemu z wykorzystaniem ekspertów, oczywiście ich wiedzy, zastosować je u siebie, żeby osiągać takie fajne wyniki jak ty. Więc gratuluję ci jeszcze raz, jestem mega wdzięczny, że jesteś z nami. No i co? My lecimy dalej z webinarem, chcemy pokazać trochę, bo tutaj Damian się już niecierpliwi, czy coś będzie, czy nie będzie. Więc Gosiu, bardzo ci dziękujemy. Dziękujemy. Ja też dziękuję i chciałabym jeszcze dodać właśnie, że Twoje słowa, które wyprzedzę, chciałabym wyprzedzić Twoje słowa, bo je wzięłam dla siebie. I słuchajcie, kochani, nie musicie wierzyć Marcinowi. Nie musicie mu wierzyć, nie musicie mi wierzyć. Po prostu sprawdźcie i zobaczcie, czy u Was to zadziała. Także to jest mega, mega tekst, który po prostu sprawdź, czy coś działa, czy coś jest dla Ciebie, czy coś jest Twoje, czy to coś gdzieś będzie leżało i doświadczaj. Gosiu, dziękuję ci za to, bo to jest cudowne, już mnie znasz, więc to na pewno gdzieś w tle było. Gosiu, tutaj od Ani na czacie już ci przeczytam. Gosia, ja jestem w punkcie, w którym ty byłaś rok temu i to, co mówisz, to niesamowity kop dla mnie. Pozytywny. Dziękuję ci bardzo. Aniu, jesteśmy wdzięczni. Zapraszamy do nas. Na pewno Gosia ci również pomoże na mentoringu, na Akademii Biznesu, to dzisiaj pokażemy, gdzie można do nas dołączyć. Więc Gosiu, zobacz, już jesteś tak samo, jak zaczynaliśmy dzisiaj, ty już możesz inspirować innych do tego, żeby pomagali przede wszystkim, to jest mega istotne, pomagali, a nie zarabiali pieniądze. Pieniądze przyjdą same, one płyną sobie rzeką szeroką, wystarczy się do niej podłączyć i reszta już działa. Super. Gosiu, więc zobacz. Dzięki, kochani. Dzięki Gosia. My lecimy dalej i widzimy się na pewno na mentoringu i na grupie Akademii Biznesu. Pozdrawiamy cię serdecznie. Kochani, my się tutaj tylko organizujemy. Ok. Dajcie teraz znać, czy nas słychać, bo tu mamy trochę przemeblowanie, jak jesteśmy sami. Ja już Facebooka sobie sprawdzam, czy tu wszystko jest ok. Witam jeszcze, jestem masażystą, rehabilitantem, refleksolog Agnieszka, pozdrawiamy. Co to za sprzęt do tego wodoru? Zapraszamy Katarzynę na Akademię Biznesu, tam jest o wodorze bardzo dużo, za chwilę będziemy o tym mówić. Korzystamy z niego tak samo w swoich gabinetach, będzie słychać. Kochani, no to lecimy z tym ważnym tematem, jak zbudować właśnie ten gabinet od zera albo od przynajmniej od tego początku, bo dajcie znać, czy macie swoje gabinety, czy dopiero marzycie o tym, żeby je założyć. Dajcie, chcemy zobaczyć mniej więcej ile was jest, żeby też odpowiednio poprowadzić to, co chcemy wam przekazać i jak kierować do was. Macie gabinety, dajcie znać, albo jesteście na początku drogi, albo dopiero będziecie w planach. Konrad, plana, w lutym otwieram ekstra, czyli grupa bardzo fajna w planach mam dopiero Marzę o założeniu. marzę, super. Na Facebooku, kochani, jak u was? Dajcie znać. Macie gabinety, czy tu mamy troszkę pewnie opóźnienia też na Facebooku, bo tu widzę, że Chciałabym dopiero teraz. założyć, będę Tak, ruszyć mam gabinet, jutro. jeśli masz jakieś pytania, to pisz do mnie, Gosia, super, chciałbym założyć gabinet, będę ruszać od nowa, marzyć warto, super, 8 miesięcy. Dobra, kochani, tu mamy osoby, które dopiero marzą i mamy osoby,
które tak. Pytania oczywiście piszcie, my w tle będziemy je śledzić, ale postaramy się na nie odpowiadać. Będzie też na to czas, albo w tle, jak będzie do tematu, który chcemy Wam przedstawić, będziemy mieli od razu odpowiedź, to będziemy z tym działać. I teraz tak, jak zbudować własny gabinet od zera? To jest temat. Jak zbudować gabinet do 20 tysięcy obrotu? Kochani, nie fokusujcie się bardzo mocno na tej kwocie 20 tysięcy złotych. 20 tysięcy złotych jest pewnym drogowskazem. Pokazujemy go, że warto ustalić sobie cel, który będzie jasno świecił na mapie, bo jak mamy jasny, sprecyzowany cel, to bardzo łatwo jest do niego wyznaczyć drogę. W porównaniu, tak jak my z Beatką jechaliśmy, jak ktoś wie, jak ktoś nie wie, teraz z końcem we wrześniu jechaliśmy do Santiago de Compostela na rowerach, jasno sprecyzowany cel, wyjeżdżaliśmy z Bytomia i jechaliśmy do Santiago de Compostela, więc mieliśmy punkt na mapie, dokąd chcemy dotrzeć. Którymi drogami dojechaliśmy? Sami nie wiedzieliśmy jeszcze, gdzie będziemy nocować, gdzie będziemy robić postoje. Wiecie, na drodze się może wydarzyć różnie, ale ten cel pozwala Wam jasno i klarownie budzić się rano i działać. Więc 20 tysięcy jest to, tak jak mówię, tylko punkt na mapie. Rozumiemy? Super. Na pewno rozumiecie, nie będę Was pytał, nie będziecie mi odpowiadać. Po prostu odpowiedzcie sobie w głowie, że to jest jasne. I teraz, mając gabinet, zaczynając, to najważniejszym elementem jest wewnętrzne przekonanie, że już to mam. Co tutaj mamy na myśli? Kochani, wierzcie mi, biznes jest banalnie prosty. Biznes to matematyka, biznes to narzędzia, które działają, to technologia, i one po prostu działają i was tam doprowadzą. Ale jeśli będziecie z nastawienia, strachem i lękiem, będziecie sabotować to, co chcecie osiągnąć, to po pierwsze nie wyruszycie w tą piękną podróż, bo zawsze będzie nieodpowiedni czas. Więc nastawienie z wyobrażeniem i poczuciem wewnętrznym, że jestem na tyle dzisiaj pewna tego, że bardzo to chcę zrobić, że czuję, że jestem zdolna czy zdolny do tego, żeby to osiągnąć, spowoduje, że ta droga będzie dużo prostsza. To nie oznacza, że nie będzie po drodze piekło i paliło. To za chwilkę też Wam powiemy, o co w tym wszystkim chodzi. Dlatego na Fizjoakademii, na mentoringu, na Akademii Biznesu pracujemy przede wszystkim mentalnie. Bo jak ogarniecie siebie, te wewnętrzne lęki, które blokują was przed tym, przed różnymi rzeczami, bo to jest pokazanie się w mediach społecznościowych, to jest nakręcenie pierwszego filmu, to jest wyjście z jakąś informacją, bo inni fizjoterapeuci mnie ocenią, albo jak ocenią mnie moi znajomi, jak mnie oceni świat, jeśli zacznę się przedstawiać jako ekspert i chcę pomagać ludziom. Kto czuje to, co mówię? Kto teraz ma, jak o tym mówię, to już czuje, że wewnętrznie mu zaczyna grać. No, kurde, coś w tym jest, że strach przed rozpoczęciem, przed pokazaniem się, przed wyjściem do ludzi, to cały ja. Dzięki, Paweł. I to jest właśnie to. I ja, zobaczcie, czyli to jest na Facebooku, pewnie będzie w opóźnieniu, możecie komentować, razem bawić się z nami, bo przejechałem Polskę wzdłuż i wszerz, jeśli chodzi o gabinety. Robię już naprawdę set spotkań z wami, tak? Czy to na mentoringu, czy na konsultacjach biznesowych, czy jeździmy po gabinetach i zawsze spotykamy dokładnie ten sam program społeczny, który dostaliście od swoich rodziców ze szkoły, dostaliście go po prostu w prezencie, że poczucie własnej wartości jest schowane bardzo, bardzo głęboko za gruzami pewnych kamieni, przekonań, które nie są wasze, tylko dostaliście w prezencie. I teraz my je chcemy odkopać. No My je właśnie, chcemy, no. pytanie, jak to odwrócić? Albo jak pracować z tymi wyzwaniami i z tym strachem?
To jest zawsze bardzo fajne pytanie, bo to jest właśnie to, co zawsze słyszymy, nie, Matko? Czyli, no dobra, ale jak to zrobić? No po prostu zrobić, nie? Po prostu. To wbrew pozorom jest właśnie tak banalnie. To nie oznacza, że nie będzie płaczu, Gosia o tym mówiła. Jest płacz czasami, ale poparty tym, że coś z zewnątrz zaczyna się rozpuszczać i zaczynacie wchodzić w swoją zmianę. Ale to będziemy również mówić o tym. Czyli jeśli dzisiaj czujecie to, co mówimy, to bardzo ważne jest przygotowanie się mentalne do tego, że teraz możecie znowu powiedzieć, tak, afirmacje, takie rzeczy, mogą to być dla niektórych głupoty, mogą być co. Ale zauważycie, jak zaczniecie się rozwijać, że to jest mega ważne. To jest, ja twierdzę, że to jest 99% sukcesu tego, dokąd dojdziecie. Naprawdę. Patrząc po sobie również, bo trochę już w życiu też przeżyłem i biznesów gdzieś prowadzę. Wszystko niby mam, ale mało klientów, reklama na Facebooku, lotki, booksy i nie ma postępu. Świetnie. Pytanie, Anita, pytanie jest takie, czy nie ma postępów, czy nie potrafisz ich przez filtr swój właśnie tego, że dzisiaj nie masz, zauważyć. Bo w większości, jak my robimy konsultacje biznesowe, to efekty są zawsze. Tylko pytanie, jakie są wasze oczekiwania, to jest raz, a drugie, czy potraficie spojrzeć w odpowiednie miejsce i zobaczyć, jak się rozwijacie, jak się rozwijają narzędzia, jak się rozwijają pozyskiwanie pacjentów i czy potraficie zrobić bardzo prostą rzecz, zobaczyć, ile włożyliście, a ile wypadło z drugiej strony. I z naszej obserwacji wynika, że nie potraficie tego zrobić. Mało tego, nie potraficie docenić bardzo małych rzeczy, które już wam się dzisiaj udały, bo twierdzicie, że to jest nieważne. A jak nie potraficie docenić i zauważyć tych małych rzeczy, to w życiu nie zauważycie tych dużych rzeczy. Więc Anita, ja ci gwarantuję, że jeśli się spotkasz z nami, to ja ci pokażę, że twoje działania i twoje wyniki są dokładnie takie, jak działasz, czyli rzeczywiście jak wchodzisz w niektóre narzędzia, jak tworzysz content, i ja ci pokażę, że na pewno wyniki osiągasz. I to jest mega ważne. To u mnie w pracy tak było. Dzięki, Vanessa. I lecimy. Czy dla was to jest naprawdę ważne, że i czujecie to, że mental jest najważniejszy? No bo zobaczcie, a co jeśli wewnętrzny czuje opór? Kto czuje wewnętrzny opór? Kochani, 40 minut, a my dopiero zaczynamy, więc skupcie się, bo to jest mega ważne. Nie jestem pewny, pewna co do mojej przyszłości. Czuję lęk, ból, obawy. Potrzebuję bezpieczeństwa, największa bzdura świata, bezpieczeństwa i stabilizacji. Ja muszę być na etacie gdzieś, bo potrzebuję stabilizacji. Stabilizacja motylka to szpilka. Takie fajne hasło gdzieś na TEDxie słyszałem. Jak wymagania muszę spełnić lokalowe, techniczne rzeczy, Akademia Biznesu, zapraszam cię, dostaniesz linka, tam wszystko jest. Dzisiaj nie jest techniczny, jak zakładać podmioty medyczne, jak założyć działalność gospodarczą. To jest proste, to wszystko macie w sieci, wystarczy dobrze wpisać w odpowiednie miejsce w rubryce, takie jak Google, kochani, i tam macie wszystkie odpowiedzi. A jak już macie jeszcze więcej, czyli znacie czata GPT, to już w ogóle, to już jest magia, kochani, więc pytania techniczne są banalnie proste. My dzisiaj idziemy głęboko i pokażemy, jak rozwinąć gabinet naprawdę. Więc kto czuje ten wewnętrzny? Ja czuję, mam obawy, że nie wystarcza. Batko czyta jeszcze tutaj. Na etacie opłaty cały czas jeszcze na etacie. Dobra, to prawda, mam gabinet, mam rację, o tym pracuję z Excelem i z większością bardzo idzie mi do przodu. Rewelacja. Na Facebooku też możecie napisać, co z tym lękiem i obawą, co z tym bezpieczeństwem, co z tymi wszystkimi wewnętrznymi oporami, które dzisiaj was blokują, żeby w końcu zacząć. Kochani, zacząć. Do tego nie potrzebujecie żadnych pieniędzy. Ale ja bym tutaj wróciła do pytania Damiana, bo wcześniej też się pojawiło. Tak. Czy na początku, zakładając gabinet, warto inwestować w sprzęt, nie żeby od razu wejść na jakieś większe koszty, czy małymi krokami? Rewelacyjne pytanie. Chcesz spróbować, Matko? No, patrząc na różnych fizjoterapeutów, którzy prowadzą gabinety, tak, to jednak duże koszty mogą generować większy lęk, więc ja od siebie bym powiedziała, że jednak
małymi krokami, chyba że mamy na to odpowiedni budżet, który nas zabezpieczy przynajmniej na pół roku, nie? No. Zanim sobie wygenerujemy na początek większą liczbę pacjentów. Rozwinę to oczywiście. Damian, tak, pytał o Tak. to, czy warto inwestować. Wszystko jest zależne od wielu czynników. Od tego po pierwsze, jaką masz kupkę odłożoną, przygotowaną na rozwój swojego biznesu. Jeśli nie wiesz, jak to rozplanować, to z miłą chęcią ci pomożemy. Zapisz się do nas na konsultację i wtedy pokażę ci dokładnie, w które miejsce zainwestować, które ma natychmiastową stopę zwrotu w postaci pacjentów, którzy będą mnożyć tam, gdzie będziesz inwestować, czy kupować sprzęt. Wszystko zależy, bo możesz sprzęt kupić za, nie wiem, Indibę kupić za 150 tysięcy albo za 80 tysięcy, albo kupić na przykład sprzęt za 15 tysięcy albo za 5 tysięcy. Wszystko będzie zależne od tego, I jaki tutaj masz dzisiaj tak, bo też Damian pyta, zasób. czy jesteśmy w stanie podać przedział cenowy. My tutaj mówimy ogólnie o narzędziach, które każdy może zastosować, aby zwiększyć sobie na przykład liczbę pacjentów w gabinecie, bo na tym chcemy się skupić. I jakie narzędzia warto przygotować na sam początek. A to, o co pytasz, to już na indywidualnych konsultacjach, bo każdy przypadek jest inny. Każdy jest z innego miasta, inne ceny są wynajmy lokalu. Inne ceny są usług, więc to są no, rzeczy takie, które omawiamy na konsultacjach biznesowych. Dokładnie tak. Znam przykład, w którym możecie mieć 0 złotych. Ja wam pokażę, jak z 0 złotych można otworzyć gabinet i zacząć. Bez żadnego problemu, nie musicie mieć żadnej gotówki, bo najważniejszą zasobem, który macie, którego nie widzicie dzisiaj, to jest czas i zaangażowanie. To jest wasza waluta. To jest wasza najważniejsza waluta. Gabinet, podam wam prosty case, ale nie będę go rozwijał. Zobaczcie, nie mam pieniędzy na wynajęcie gabinetu. A kto ci każe mieć pieniądze na wynajęcie gabinetu? Wyszukujesz sobie miejsce, które byś chciał, idziesz do właściciela, czy do podmiotu medycznego, czy do lokalu, w którym jest przestrzeń i pytasz, czy wynajmie ci lokal za podział wspólnego biznesu. I ja mam takie gabinety, bo już dzisiaj mam 5 swoich gabinetów. W jednym z gabinetów nie płacimy w ogóle za czynsz, tylko dzielimy się na starcie od razu biznesem. Właściciel dał lokal, ja dałem swoje umiejętności i tego, jako fizjoterapeutę tam wkładam do środka. Zaczynaliśmy pozyskiwać od pierwszego pacjenta i tyle, cała zabawa. Więc jest możliwość wynajęcia gabinetu bezkosztowo. Czy to jest dla Was fajne rozwiązanie? Ja tak robię. I tak, jeśli ktoś nie ma kasy, to bez problemu możecie w ten sposób zacząć. Mało tego, nie potrzebujecie budżetu marketingowego, nie macie złotówki, to tak samo pokażemy wam narzędzia, które są bezgotówkowe, tylko musicie na nie poświęcić trochę czasu i musicie zacząć robić to, co wam powiemy. Proszę bardzo, Emilia, tak samo tak robię i powoli się rozkręca. Czy lepiej wziąć z PAP-u dofinansowania, czy kredyt niskoprocentowany? To pytania są naprawdę fajne, ale one dzisiaj nie mają absolutnie znaczenia. Nie? Weźmiesz kredyt, pamiętaj, że kredyt musisz spłacić. Mentalnie jesteś gotowa na kredyt na, nie wiem, 20, 30, 100 tysięcy, żeby mieć ratę nisko oprocentowana. To jest niski oprocentowany kredyt, super, ale jest bardzo krótkoterminowy, czyli na starcie oczywiście jest na przykład duża rata. Więc już z założenia masz duży koszt na start. Duże obciążenie mentalne, bo to jest co miesiąc, pamiętaj, i nie ma, że ktoś ci to wyłączy na chwilę, nie? Więc pytanie, jeśli ktoś mentalnie jest gotowy na kredyty, super, nie ma problemu. Mój pierwszy gabinet zaczynałem od prawie 500 000 w plecy, więc spokojnie ogarnąłem, więc też można w ten sposób zaczynać, To ja nie? też bym odesłała Was na naszego YouTube'a Fizjoakademii. Tam mamy dwa webinary z właścicielami gabinetów, którzy wygenerowali obroty od zera, na przykład do 50 tysięcy w pół roku i zaczynali z jednym łóżkiem. Więc możecie sobie zobaczyć case'y różne. I to były też osoby, które nie inwestowały w sprzęt, tylko z tej kupki, która się wytworzyła. Później zaczęły inwestować bezpiecznie. I to jest jedne rozwiązanie. Drugie, kochani, jak się boicie,
to zachęcam Was do dołączenia do naszej społeczności, bo po pierwsze, są tam już przedsiębiorcy z różnych miast całej Polski. Możecie do nich dołączyć na starcie, może nie z nimi zacząć współpracować, zobaczyć, jak się takie gabinety prowadzi, zobaczyć, jak te gabinety funkcjonują, jak się rozwijają. Będziecie wtedy mieli dostęp również do mentoringu naszego z Fizjo Akademii i wtedy będziecie razem decydować, czy już jesteście gotowi, czy nie. Więc można zaczynać z różnego pułapu swojego mentalnego. Więc tu ktoś pisał, że jest po macierzyńskim i nie wie, jak zacząć. To jest właśnie odpowiedź na to, na to pytanie, że ktoś nie wie, jak zacząć. Zachęcam dołączenia do naszej społeczności z jednego powodu, że u nas są tylko osoby, które chcą się rozwijać i pomagają innych. U nas nie ma żadnej konkurencji. Nie budujemy naszego świata fizjoakademii na bazie konkurencji, tylko na bazie współpracy. I to świetnie się sprawdza, bo pacjentów jest naprawdę tylu, że i tak nie jesteście w stanie ich ogarnąć. Wystarczy tylko się pokazać, że jesteście. I każdy z Was ma na tyle umiejętności, żeby w swojej kategorii pomóc. Na nierejestrowaną nie można mieć usług medycznych. To są, kochani, to są fajne pytania, ale one są naprawdę banalnie proste i na nie odpowiadamy. Zaraz Wam pokażemy. Na Akademii jest i prawnik, i jest osoby, które robią to na co dzień. Cały czas będziemy Wam odpowiadać. Czyli wiemy to. Co ze strachem, co z niepewnością, co z lękiem? Kochani, jeśli fundamentalnie rozpoczniecie od tego, że chcecie i będziecie to robić sercem, lęki i strach i tak będą, tak? Bo to są doświadczenia wewnętrzne, czyli to jest doświadczenia waszego ciała, które są rewelacyjne, bo to świadczy o tym, że następuje pewna zmiana. I teraz nie wiem, czy to jest do tego slajdu, powinien opowiedzieć o bieganiu, Batko? To był ten slajd, czy nie? Czy następny? Pokaż, co jest następny, bo mamy tu trochę tego. Dobra. Zaangażowanie czas, wytworzenie informacji, dopuszczanie pierwszego pacjenta. Kochani, jeszcze wrócę do tego, bo ten przykład miałem przygotowany, mam go tu napisane. To, że czujecie pewien dyskomfort w swoim ciele, jest tak naturalne, jak, kochani, każdy wie, co to jest bieganie. Każdy wie, co to jest półmaraton i maraton. Powiedzcie mi szczerze, jeśli nie biegacie i chcecie przebiec maraton i chcecie się do niego przygotować, to świadomie, jak zaczynacie od pierwszego kilometra spaceru i zaczynacie się wdrażać w bieganie, to jak wasze ciało zareaguje, powiedzcie? W jaki sposób? Będzie to przyjemne od razu, czy raczej będziecie doświadczać pewnego rodzaju dyskomfortu, bólu mięśni, bólu kręgosłupa, zmęczenia? Jak będziecie się czuli, jeśli zaczniecie trenować, przygotowując się do maratonu, albo do półmaratonu, albo nawet do przebiegnięcia pierwszych 10 kilometrów? Odpowiedź jest banalnie prosta, prawda? I teraz, jeśli ktoś się dziwi, że zaczyna trenować i zaczyna się w cudzysłowie pewny dyskomfort swojego ciała, to powiedzcie mi, to chyba ta świadomość jest na takim poziomie dosyć jeszcze bardzo ciekawym, prawda? No bo przecież chyba wiemy, że będzie tak. No i teraz, jeśli analogia do tego jest bardzo prosta, jeśli zaczynacie biznes i nigdy żeście go jeszcze nie prowadzili, czyli tak jak z maratonem, tak jak z przebiegnięciem paru kilometrów, dopiero zaczynacie, to miejcie tego świadomość, że to są nowe rzeczy i będzie, co? Ciało reagować. Ale to jest naturalne. Cieszcie się, że tak jest. To znaczy, że idziecie do nowego. Idziecie do nowego, następuje zmiana, czyli nasze hasło i slogan Fizjoakademii. Piecze, pali, to dobrze. Ok? Jejku, mogłabym was słuchać godzinami. Dobrze, że jesteście. Aneta, dzięki Aneta. To dzisiaj siedzimy do rana. Jak możesz nas słuchać, zobaczymy, czy zostaniesz z nami tak długo. Oczywiście żart. Więc biznes i maraton to jest dokładnie to samo. Kto chce przebiec z nami maraton, kto chce przebiec z nami półmaraton i dobiegnie do końca, ja wam gwarantuję, po pierwsze, że pobiegniemy obok was,
pobiegniemy obok Was. Grupa ludzi, którzy już dawno przebiegła i półmaraton, i maraton, i po górach biegała, i pojechała na rowerze do Santiago, więc my już tego doświadczyliśmy. To jest analogia do waszego biznesu. My już tego doświadczyliśmy. W tej chwili mamy piąty ośrodek, otwieramy od malutkich gabinetów i pójdziemy z wami, co nie oznacza, że my was będziemy ciągli za liny, że powiem, że my za was zrobimy jakikolwiek krok. Absolutnie nie. Wszystko zrobicie sami, tak jak zrobiła Gosia, a my wam wyznaczymy jasno, precyzyjne cele, czyli pojedyncze kroki, raz, dwa, trzy, wkładacie, robicie. Tak robimy na mentoringu, tak robimy na Akademii Biznesu. Raz, dwa, trzy, do przodu. Wychodzisz w świat, robisz, wracasz. Czego nie potrafisz, mówisz, czego nie potrafisz, robimy, pokazujemy narzędzia, jak to zrobić. I teraz slajd, który widzicie. Kochani, jak nas zacina, to powiedzcie, bo trochę nam się tutaj coś przycięło. Zaangażowanie, czas, wytworzenie informacji do pozyskania pierwszego pacjenta. Waszą walutą jest czas. Waszą walutą jest zaangażowanie. Nie potrzebujecie absolutnie dużych pieniędzy, żeby rozpocząć biznes. Naprawdę nie potrzebujecie. Kto to czuje, odpowiedzcie, muszę się napić, bo wysło mi w gardle, więc Batko, możesz chwilkę i ten slajd powalać. Jest jakby kontynuacją tego slajdu o mentalu, czyli jeżeli czujecie wewnętrznie się gotowi na to, żeby otworzyć swój gabinet, to są rzeczy, które tak naprawdę potrzebujecie na początku. Zaangażowanie, czas i wytworzenie odpowiednich informacji skierowanych do pacjenta, żeby oni trafili do waszego gabinetu. Cudownie. Na Facebooku jesteśmy? Jesteśmy. Dobra. Na GetResponse, kochani, tutaj w pokoju jesteśmy? Dajcie znać tylko, czy się coś przycięło, bo nie chcemy gadać do samych siebie. Sorry, że tak sprawdzamy, ale kochani, chcemy wam przekazać bardzo fajne informacje. Jest okej. I teraz ktoś zadał pytanie, tutaj widziałem na Facebooku. Z zerem można zacząć, ale z tego, co zrozumiałem, z ujemnym kątem też. Tak jak powiedziałem, otwierając swój pierwszy gabinet, miałem 500 000 w plecy. Więc da się z ujemnym kątem również rozpocząć jak najbardziej. Więc mogę wam pokazać, jak to zrobiłem, że wyprowadziłem mało tego, że te 500 000 wyprowadziłem, to jeszcze jestem dużo, dużo na plusie. Więc da się to zrobić, kochani. Więc lecimy. Mental mamy, pytań jest pełno. Nie jesteśmy w stanie tutaj na wszystkie odpowiadać, ale jak będziecie dobrze słuchać, to odpowiedzi są tutaj w tle. I teraz pierwsze pozyskanie klienta. To już jest ten moment, tak, Batko? Jeszcze bym wróciła do jednej rzeczy, bo tak? Będziemy dużo mówić też technicznych, pokazywać tak. Narzędzia. Do pozyskiwania pacjentów z tak zwanego zimnego ruchu, czyli pacjentów, którzy was nie znają jeszcze. No wiadomo, że otworzyliście gabinet, może macie znajomych, rodzinę, którzy mogą przyjść do was na zabiegi, mogą skorzystać z waszych usług, ale my szukamy pacjentów, którzy nie znają jeszcze was, nie znają waszego gabinetu i jak to zrobić. Ale też chcemy tutaj podkreślić jedną ważną rzecz, którą też fizjoterapeuci mówią, że najlepszy pacjent to jest pacjent z polecenia. Zgadzamy się z tym w 100%. Tak, tylko co jeżeli nie mamy tych pacjentów? Więc jak nie mam pacjentów, też nie mam poleceń. Więc wchodzimy na tak zwaną górę lejka, tak to się nazywa w marketingu, czyli musimy wytworzyć i dotrzeć z informacją do osób, które będą potrzebowały waszej pomocy, z informacją, że tutaj jest gabinet, mamy takie i takie usługi, specjalizuje się w tym i w tym i ten pacjent ma do was trafić i już praca w gabinecie to jest klucz do tego, żeby właśnie pozyskiwać w przyszłości pacjentów z polecenia, bo jak wykonacie dobrze swoją pracę, ten pacjent będzie zadowolony, to on będzie polecał dalej swojej rodzinie, znajomym i tak dalej. I to będzie działało w taki sposób, że tych poleceń będzie coraz więcej, ale na początku musimy wytworzyć właśnie ten ruch informacyjny i za chwilę będziemy pokazywać kilka narzędzi, bo ich jest naprawdę bardzo dużo, ale są takie narzędzia podstawowe, które powinniście na samym początku wdrożyć, żeby... Obowiązkowe, tu nie ma w ogóle tematu nawet. Tak. I teraz to, co Beatka powiedziała, ja bym do tego dodał bardzo ważną rzecz. Zobaczcie, co jest kluczem do sukcesu, zbudowanie relacji z pacjentem.
Było tu takie pytanie, które jest również częścią tego, czyli mam swoich znajomych, mam darmowe usługi. Oczywiście usłyszycie na forach, jak się to fizjoterapeuci oburzają. Nie rób nic za darmo, bo wszyscy będą chcieli za darmo. Ja swój pierwszy gabinet zbudowałem wyłącznie na darmowych zabiegach, tak? I dzisiaj robi ponad milion obrotu rocznie i da się to zrobić, tylko trzeba zrozumieć, po co to robię. To jest strategia pierwszej usługi darmowej, ma kluczowy sens. Nie po to, żebyś miał darmowych pacjentów, tylko żebyś się nauczył przede wszystkim najważniejszej umiejętności, jakiej dzisiaj ci naprawdę brakuje. Jakiej? Waszej ulubionej sprzedaży, czyli sprzedaży tego, co w ogóle, jak słyszycie takie zdanie i taki wyraz, to po prostu aż wam włosy, o Jezus, ja przecież prowadzę taki biznes, ja nie chcę sprzedawać, ja nie będę tego robić, bo przecież ja chcę pomagać ludziom. Zgadzam się, to sobie zamieńcie słowo, że pomagacie ludziom, nie? I wtedy będzie dużo łatwiej. I teraz przejście z usług znajomych i na usługi bezpłatnych będzie się wiązało z budowaniem relacji. Jeśli chodzi o polecenia, tak, biznes najlepiej będzie działać z poleceń z tych osób, które naprawdę im pomożecie. Oni was będą polecać, ale wiemy, że ten ruch z poleceń musi się mega rozkręcić i to trochę trwa. Ale żeby mieć coraz więcej możliwości, żeby te osoby was polecały, to musicie z rynku sobie ściągnąć osoby, które dzisiaj bolą ich plecy, bolą ich stawy skokowe, mają kontuzje, mają cokolwiek i wyszukują takich usług w waszym mieście. Jeśli wasze narzędzia dzisiaj internetowe, bo większość, jak nie wszystko, dzisiaj płynie właśnie z narzędzi w postaci Google'a, Facebooka, Instagrama, płynie do gabinetów, a was tam nie ma, albo nie rozumiecie tych narzędzi, tylko udajecie, że je macie, a większość z was udaje, że je ma, czyli ma, ale ich nie rozumie i mówi, że nie działa, ale nie wiecie nawet, co nie działa. Więc to jest kluczowe. Pochwalcie się w komentarzach, czy to, co teraz mówimy, jest mega istotne. Podam wam jeszcze jeden przykład. Rozkręcamy teraz jeden z gabinetów w Katowicach. I to sprawdzam zawsze, bo pozyskać pacjenta z rynku jest banalnie prosto. Banalnie prosto. Ja wam zaraz pokażę, zaraz wam Beatka też pokaże, jak to zrobić. Ale teraz, zobaczcie, mam fizjoterapeutę w nowym gabinecie, w którym ja generuję 15 nowych pacjentów na płatny zabieg. Ale po zrobieniu tych 15 pacjentów na pierwszym zabiegu, na kolejne zabiegi zapisuję tylko jedną osobę, jedną z 15 nowych pacjentów. Kochani, taki biznes będzie wiecznie nierentowny. Nie macie szans zapełnić sobie kalendarza, jeśli nie zrozumiecie, że na 15 osób, jeśli 14 wypuszczacie do domu, oni nigdy nie wracają, to znaczy, że po pierwsze, was nigdy nie polecą, bo nie zrobiliście dobrej roboty w jeden zabieg. Gwarantuję wam, że nie zrobiliście. Po drugie, wasza komunikacja i budowanie relacji z pacjentem jest totalnie odwrotne od tego, co powinno być. Czyli nie jesteście ekspertem w swoim gabinecie, tylko jesteście dzieciakiem, który bawi się dzisiaj w gabinet. Czyli pacjent przychodzi i wy się go pytacie, czy pan się chciałby zapisać na kolejny zabieg. A powinno być pytanie, kiedy pana zapisać na kolejny zabieg. I tu jest taka głębia w tych dwóch pytaniach, więc spójrzcie dzisiaj na siebie. Jak zadajecie pytanie, czy chciałby się pan zapisać na następny zabieg, teraz sobie na to odpowiedzcie, to znaczy, że dzisiaj udajecie i bawicie się w ekspertów, a mentalnie wasze poczucie własnej wartości jest na poziomie bardzo, bardzo niskim. Jesteście dzieciakami, którzy chcą pomagać ludziom. To jest mega kluczowe, co teraz powiedziałem. Jeśli to rozumiecie, super. Spójrzcie na siebie dzisiaj, kim jesteście. Jesteście ekspertami i to wy decydujecie, jak pacjent i jak mu chcecie pomóc, czy chcecie, żeby pacjent za was decydował, jak będzie się leczyć. Pacjenci uciekają od takich ekspertów tak szybko, jak tylko mogą. Naprawdę. Sprawdziliśmy, mamy set audytów w gabinetach już zrobionych i tak jest.
dobry wynik na 14 nowych pacjentów, których ściągnęliście do gabinetu, dobry wynik to jest 50% i wyżej. To jest dobry wynik. W ten sposób jesteście w stanie rozkręcić bez problemu każdy biznes. Kochani, dajcie w komentarzach, czy to, co teraz powiedziałem, ma dla Was sens i czy to ma wartość. Jeśli dla kogoś to nie ma wartości, to może już dzisiaj spokojnie odejść z tego webinaru i szukać innego rozwiązania. Gwarantuję Wam. A my lecimy sobie, Beatko, dalej. Pracuj z pasją, pomagaj sercem i bądź ekspertem, a nowe technologie same przyciągną nowych pacjentów. To już jest to tak naprawdę, co teraz powiedziałem, bo Beatko, technologie co? Działają dzisiaj? Pozyskują pacjentów? Jest to banalnie proste, czy jest to trudne? Z mojej perspektywy jest bardzo proste, ale dlatego, że ja o tym wiem i znam te narzędzia, a jeżeli wy nie znacie tych narzędzi, to możecie nawet nie mieć, i zaraz zadam pytanie, bo może od razu zacznę od pytania. Zakładając swój gabinet, jakiego narzędzia marketingowego byście na początku użyli? Co byście na początku zainwestowali? Niekoniecznie pieniądze, tylko właśnie czas i zaangażowanie, żeby, i jak Wam się wydaje, co najlepiej przyciąga pacjentów nowych? Co generuje połączenia telefoniczne? Jestem super ciekawa, pytanie, kochani, dajcie znać w komentarzach, dajcie znać na czacie i lecimy. Ale zauważyłaś, nikt nie chciał się oprzeć o moje pytanie i widzę, tu jest 80 dalej, nikt nie uciekł, więc chyba coś w tym jest, tym bycie ekspertem albo bycie dzieciakiem w gabinecie jeszcze, nie? Kochani, więc na pewno to niektórzy mocno poczuli. Tak dla fizjo, znany lekarz, wszystko zautomatyzowane. Tak, masz rację, Magdalena, znany lekarz jest jednym z narzędzi bardzo dobrych, pozyskuje. Jak ktoś Wam mówi, że znany lekarz nie działa, to znaczy, że nie rozumie tego tak, narzędzia. Tak, ale mówimy teraz o narzędziach bezpłatnych, bo nie mówimy tak jeszcze w inwestowaniu pieniędzy. Bardzo nam szybko tutaj. Macie tyle, tutaj piszemy, więc czekajcie chwilkę. Masażem pytanie, kiedy zapisać na następny masaż, jest mocno wymuszające. Tak, zgadzam się z Konradem, że jako ekspert zalecamy liczbę mniej więcej, ile wizyt powinien pacjent, na ile wizyt powinien przyjść, żeby to przyniosło efekt. No i teraz bym musiał naprawdę rozwinąć to, bo to jest super, tak? Czyli bo to jest pytanie, czyli jeszcze raz daj mi tutaj wyżej, wymuszające. Po pierwsze powiedz, że jako ekspert zalecam powtórzenie tej terapii X razy. Kochani, a skupcie się teraz tak naprawdę, skupcie się na tym, co powiem. A jak was uczą na studiach, czyli uczą was, że po pierwszym zabiegu jesteście, idź i wychodź, już jesteś zdrowy, czy jednak uczą was w ten sposób prowadzić pacjenta, że potrzebujecie czasu, czasu potrzebujecie i ilość wizyt, żeby tak naprawdę poznać pacjenta, poznać jego problem, zobaczyć, czy wasza terapia w ogóle idzie w odpowiednim kierunku, że to, co zdiagnozowaliście na pierwszej wizycie, niekoniecznie musi się powtórzyć na przykład na trzeciej wizycie, bo na przykład pacjent jeszcze psychosomatycznie ma takie i takie życie, tak i tak działa, tak i tak się stresuje i pojawiają się nowe rzeczy. Więc jak tak naprawdę z tej pierwszej nauki, którą wynieśliście z studiów, z pierwszych kursów, jak powinniście pracować z pacjentem? Nie patrzcie z perspektywy pieniędzy teraz, bo patrzycie z perspektywy oczywiście słomy wystającej i oceniacie każdego pacjenta, czy go stać, czy nie, jak tylko wchodzi do gabinetu. I to jest stary program, którego bardzo szybko Wam go wyciągniemy z głowy na mentoringu i pokażemy, że jest absolutnie nietrafny. Czyli pacjent przychodzi, Wy mu macie pomóc. I z tej perspektywy macie budować gabinet. Ja mu chcę pomóc. Nie chodzi o pieniądze teraz. Na razie skupcie się na pomocy. Ile potrzebujecie mniej więcej zabiegów, żeby, albo ile razy go potrzebujecie zobaczyć, żeby tak szczerze poznać dobrze pacjenta, jego ciało i to, jak możecie mu pomóc. Napiszcie, a my lecimy sobie dalej, bo to jest temat rzeka, na to mogę poprowadzić 2-3 godziny szkolenia z zakresu właśnie oceny i tego, że czujecie się, że kogoś naciągacie, ała, 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 rozumiem.
Rozumiem, stary program, bardzo piękny, że kogoś naciągacie, ale to wy tak czujecie wewnętrznie, a nie pacjent się tak czuje. Jak wy się tak czujecie i tak uważacie, to pacjent to czuje i absolutnie ucieka od was jak najdalej. Zobaczcie, 5 razy, 3 do 5 razy. Dokładnie, to gdzie tu jest naciąganie, jak przecież sami się uczycie, że w ten sposób możecie pomóc tylko. No bo po jednym zabiegu, nawet jak możecie, jest taki mistrz świata, co potrafi jak rzutką rzucić igłą w czoło i już jest uzdrowiony, ale on nawet nie będzie wiedział, czy jest uzdrowiony, no bo przecież go nigdy więcej nie zobaczył. To fajnie, jakby przyszedł chociaż drugi raz, mu powiedzieć, wow, 2 tygodnie po wbiciu tej igły w czoło po prostu nic mnie nie boli. Super, ale to możesz wiedzieć dopiero na drugiej wizycie, jak przyjdzie ci to powie, prawda? Więc taka analogia. Więc lećmy dalej, bo to jest... Ale to też jest ważne, bo to jest taki element właśnie ten sprzedażowy. Mówimy, że to jest sprzedaż. Tak. To jest taki skrót myślowy, a niekoniecznie musimy nazywać sprzedażą. Tak. Tylko właśnie pomocą pacjentom, bo chcemy jak najlepiej wykonać swoją usługę. Dokładnie tak. Dobra, ale wróćmy teraz do tych narzędzi. I dużo osób właśnie wymieniło narzędzie, które miałam na myśli. Czyli bezpłatne narzędzie, które w krótkim czasie może zacząć Wam pozyskiwać, może nie na początku pacjentów, bo ono służy do tego, żeby generować ruch telefoniczny. I to jest wizytówka Google'a. A pacjentem dopiero się stanie, jak przyjdzie do gabinetu. Zgadza się. Ale dobrze. Tą sprawę zostawmy już, lecimy już z wizytówką. Tak, bo... czy przechodzimy do konkretu, bo tak jest. Chcemy kilka narzędzi pokazać i żebyśmy się zmieścili tutaj. W 5 godzinach, pamiętajcie, musimy się zmieścić, więc git. Pytania takie konkretne, techniczne co do wizytówki, to polecam na Akademii Biznesu, bo ja chcę tylko ogólnie powiedzieć, jak działa wizytówka, co robi, żeby ją wypozycjonować, żeby ona się wyświetlała jak najwyżej. Będę mówiła o słowach kluczowych, czyli będzie troszkę tego technicznego języka. Jakby ktoś nie rozumiał, to oczywiście piszcie, a Marcin też będzie próbował to troszkę powiedzieć tak zrozumiale. A propos tutaj, jak założyć wizytówkę i ten, kochani, na mentoringu na Akademii Biznesu jest całe szkolenie nagrane punkt w punkt, jak taką wizytówkę założyć dobrze, bez problemów, więc fizjoakademii.pl znajdziecie, tam na pewno Beatka Wam tak, pomoże ja online. Ja nagrałam też cały kurs na temat wizytówki Google'a, jak ją prowadzić, bo nie wiem, czy wiecie, ale... Na pewno widzieliście wizytówkę Google'a, czyli wyszukiwaliście mechanika samochodowego, hydraulika i na pewno Wam się różne wizytówki różnych usług wyświetlały. Ale nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że wizytówka to nie jest jakieś tam pudełko i coś, co się wyświetla, tylko wchodząc z poziomu właśnie administratora, czyli jak macie dostęp do swojej wizytówki, niektórzy nawet nie wiedzą, że mają wizytówkę i że w ogóle da się tam wejść i cokolwiek zrobić, nad wizytówką się pracuje. Trzeba wykonać pewne rzeczy, które sprawią, że ta wizytówka będzie akurat odpowiadała na zapytania pacjentów. Czyli wyobraźmy sobie osobę, która nie wiem, ma w tym momencie problem z kręgosłupem i mówi, dobra, to jest czas, że muszę znaleźć jakiś gabinet. I powiedzmy, że to jest osoba, nie wiem, z Katowic. Więc co ona robi? Najczęściej, jeżeli... nie zna żadnego fizjo, nikt mu nie polecił nikogo, no to wpisuje sobie w wyszukiwarce rehabilitacja Katowice, gabinet rehabilitacji Katowice, fizjoterapeuta Katowice. No i co robi? Sprawdza wizytówki. Wyświetlają mu się 3 pierwsze wizytówki na stronie i co robi? Dzwoni zawsze, przeważnie klika w wizytówkę, która jest na pierwszej pozycji, czyli patrząc, że w Katowicach jest tych gabinetów kilkadziesiąt, jak nie więcej, więc dodajmy co zrobić, parę zer. Co zrobić, żeby wasza nowa wizytówka, jak zakładacie gabinet, żeby ona się pojawiła na pierwszej pozycji, a takich wyszukiwań dziennie myślę, że jest kilkaset. Więc co zrobić, żeby wasza wizytówka właśnie pojawiła się może nie od razu na pierwszej pozycji, bo wcale nie jest takie łatwe, jak się ma dużą konkurencję, ale są takie sposoby, które sprawią, że ta wizytówka szybko poprawi swoją pozycję i zacznie właśnie generować
połączenia telefoniczne. I tutaj Beatka już odpala wam. O, tutaj Agnieszka pisze, że sprawy internetowe, social media to są rzeczy, których nie ogarnia czarna. Właśnie i tutaj z pomocą przychodzi sztuczna inteligencja, która część rzeczy za nas wykona, bo ja nie będę technicznie pokazywać samej wizytówki. Oczywiście możecie to robić sami i zapraszam na ten mój kurs online o wizytówce, ale jest takie narzędzie, które tak naprawdę wszystko zrobi za was. I właśnie ja już sobie uruchamiam ekran, żeby mogli. Kochani, dla wszystkich, którzy nie ogarniają, teraz kupcie się, bo po pierwsze, zrozumienie wizytówki, większość osób, które ją prowadzi, w ogóle ją nie rozumie. Nie rozumie, że wizytówka to jest działania tak zwanego SEO, czyli pozycjonowania w Google'ach. I to jest kluczem. Jeśli ktoś założył wizytówkę, mam wizytówkę, ale ona nie działa, ale nigdy nawet nie sprawdził, czy ona działa, czy nie, i nie prowadzi ją, to znaczy, że jej nie rozumiecie, a większość z was po prostu nie wie, jak to zrobić. Nie przejmujcie się tym, bo patrzcie teraz, co wam pokażemy. Możesz mówić, a ja będę Dobrze. Ustawiać ekran. Batka już wam pokazuje ekran i dajcie za chwilkę znać, czy ten ekran się odpalił, czy nie, bo to jest mega istotne. Tak, kochani, będzie zapisywany 599 zł. Ten webinar będzie kosztować, co Batko? Tyle wartości, co tu jest. Czemu tak mało? Tak mało? Więc pilnujcie, Katarzyna. Może będzie, może nie będzie. Trochę się z wami tutaj podroczy oczywiście, bo Batka... Czemu żartuję? Nie, no, każdy dostanie retransmisję. Każdy się zapisał. Pod warunkiem, że jest w newsletterze oczywiście. No nie? Tak, nasza. Tak. No już jesteście w newsletterze, bo się zapisaliście na webinar. Tak? Tak. Chyba, że ktoś jest na Facebooku i się nie zapisał. Tak. Kochani, i to jest fajne. Tak, na newsletterze będzie retransmisja. I teraz pójście na ekran. To jest narzędzie, które jest podpięte na sztucznej inteligencji i będzie wizytówkę prowadzić za was. Gosia potwierdzała, że robi wszystko sama, przynajmniej na tyle, ile dzisiaj potrzebuje, bo później oczywiście, jak chcecie prowadzić większe biznesy, to pewne rzeczy trzeba będzie zlecić, ale to nie na dzisiaj. Jesteśmy w grupie, która rozpoczyna. Zobaczcie, wizytówka Google'a i Beatko, pokaż pierwszy ekran. To jeszcze wrócę. Czekaj, widzicie, kochani, ekrany i na Facebooku, i na pokoju. Dajcie znać, bo to jest mega istotne. Czy widzicie widać, ekrany? Widać, dobrze. Ekstra. Czyli teraz ja wam nie będę tłumaczyć, jak działa wizytówka. W zasadzie już powiedziałam, że waszym głównym zadaniem jest to, żeby wizytówka wyświetlała się jak najwyżej w wynikach wyszukiwania na zapytania waszych potencjalnych pacjentów. To jest klucz. Już nie będę opowiadać szczegółów, jak działa wizytówka, bo tu mamy gotowe narzędzie, które za was będzie wykonywać pewne zadania, a celem tych zadań jest to, żeby wizytówka poprawiła swoją pozycję w wyszukiwarce. I to jest narzędzie, które nazywa się Localo i tak jak Marcin wspomniał, ono jest oparte na sztucznej inteligencji i ma masę świetnych funkcji, które właśnie mówiliśmy o tym czasie, że zaoszczędzą czas, a dwa właśnie poprawią wyniki wizytówki. Jest banalnie proste. Skupcie się teraz i teraz nie szukajcie teraz tego na internecie, bo to nie ma znaczenia teraz. Nie klikajcie, nie zakładajcie nic. Słuchajcie teraz bardzo dobrze. Uważajcie. Dobrze. I tutaj mam przykład. To jest gabinet Marcina Salvo w Rudzie Śląskiej. I pierwsza zakładka pokazuje nam tak zwane słowa kluczowe. No bo w swoim gabinecie macie jakiś zakres usług. Na przykład jeden gabinet ma falę uderzeniową, inny ma tylko, nie wiem, rehabilitację, fizjoterapię, inne gabinety wprowadzają nową usługę typu, nie wiem, uroginekologię. Więc tutaj zakładając konto, wybieramy 10 najważniejszych słów kluczowych, na które wizytówka ma się wyświetlać. I jak zobaczycie, niektóre mają zaznaczone na zielono, że jest pozycja numer 1, tutaj jest pozycja 5, a tutaj jest pozycja 23. Czyli to nam pokazuje, że na te słowo kluczowe, czyli jak ktoś teraz, nie wiem, w Katowicach czy w Rudzie Śląskiej wpisze fala uderzeniowa, to wizytówka Salveo wyświetli się na 5. pozycji. Jak pisze fizjoterapeuta Ruda Śląska, to wizytówka wyświetla się na 1. pozycji. Czyli zakładając konto, Marcin ustalił, jakie słowa kluczowe są dla niego najważniejsze,
I teraz widzi, nad którymi słowami kluczowymi jeszcze musi pracować. Czyli jak na rehabilitację jesteś na pierwszym miejscu, czyli tutaj tak naprawdę no, nie masz konkurencji, no bo jesteś na pierwszym. Ale masz nową usługę fizjoterapii uroginekologiczną i pewnie nad tym słowem kluczowym teraz pracujesz, żeby to trafiło na pozycję numer jeden, albo przynajmniej na jedną z pierwszych trzech pozycji. Dokładnie. I tutaj jeszcze macie informację, ile z wyszukiwań. To są chyba wyszukiwania miesięczne, ale wam tutaj liczba wyszukiwań pokazuje, ile osób wyszukuje to wyrażenie każdego miesiąca, tak? Czyli tak, to są miesięczne w danym miejscu, tam gdzie jest wizytówka, czyli wizytówka ma konkretny adres, czyli w tym miejscu i w okolicach, w jakimś obrębie, który wam zaraz pokażemy, jest właśnie to pokazane. Jeszcze tylko dodam do tych słów kluczowych. Wystarczy wam na starcie 10 słów kluczowych. To nie oznacza, że wizytówka jest pozycjonowana tylko na 10. Nie. Później, jak wypozycjonujemy bardzo dobrze już jakieś słowo kluczowe, to potrafimy je stąd po prostu na chwilkę usunąć i dołożyć kolejne. Tak jak tu widzicie, niektóre zostaną tutaj na zawsze, czyli najważniejsze słowa kluczowe, na które zawsze chce się wyświetlać, więc pilnuję, bo ta pozycja, to, że teraz jest pierwsza, nie oznacza, że ona nie może zmienić swojej pozycji. I teraz uroginekologia jest u nas dopiero słowem kluczowym, który dopiero wrzuciłem tutaj do wizytówki i widzę, że jest na 23. miejscu, czyli z tej wizytówki nie jestem w stanie pozyskać dzisiaj żadnej klientki, tak, na fizjoterapię uroginekologiczną, bo kto mnie znajdzie na 23. pozycji? I teraz mówicie, o Jezus, no rzeczywiście, ale Marcin Bata, jak zrobić, żeby z tej pozycji wyjść na pozycję przynajmniej od 1 do 5? Albo od 1 do 3, bo tam jeszcze jest szansa, że tak, pacjent mnie znajdzie. W tym pierwszym rzucie trzy wizytówki się zawsze wyświetlają. Tak więc jest. Więc najważniejsze są te trzy pierwsze pozycje. Wiadomo, numer jeden to jest numer jeden. I teraz lecimy. Czy to dla was jest, kochani, zrozumiałe? Co oznaczają słowa kluczowe i jak działa wizytówka i jak warto o nią zadbać? W jaki sposób zmienia się pozycja danego słowa kluczowego, to trzeba zapytać roboty Google'a, jak działają. My tego nie wiemy i tylko pracownicy Google'a to wiedzą. Natomiast te narzędzie też ma swój algorytm, albo oni znają algorytmy Google'a i tak te narzędzie jest stworzone. Zaraz pokażę, co należy wykonać, bo to nie jest tak, że wpiszemy sobie te słowa kluczowe i one nagle zaczną się pozycjonować, trzeba pewne rzeczy wykonać. A kluczem jest to, że wizytówka czy wynik wyszukiwania ma odpowiadać na zapytanie użytkownika, czyli jak ktoś szuka fizjoterapii, to ten wynik ma być adekwatny do jego zapytania, czyli ma znaleźć jak najlepszy gabinet, który faktycznie działa, czyli prowadząc wizytówkę my pokazujemy, że nam zależy, że u nas się coś dzieje, że mamy pacjentów, i Google i roboty Google to widzą. To jest tak w skrócie. Tak w skrócie i nie musicie tego wiedzieć, tak, jak to działa. Wiedzieć. W ogóle. Nawet się nie zastanawiajcie, bo to nie jest w ogóle konieczne. Zobaczcie teraz, co wystarczy. Po pierwsze, zobaczcie, jeśli macie wizytówki Google'a, to jest bardzo ważna rzecz, to, bo dzisiaj wy nie wiecie, na jakich pozycjach jest wasza wizytówka na dane słowa kluczowe, bo nie wiecie, jak to sprawdzić. A teraz, jeśli macie wizytówkę i chcecie sprawdzić, to te narzędzie automatycznie wam wyrzuci informację, gdzie jest. I od razu będziecie wiedzieli, dlaczego moja wizytówka słabo działa. No bo jeśli będziecie na wszystkich słowach kluczowych, na których wam zależy, będziecie na pozycjach dalszych, to nie będziecie pozyskiwać pacjentów, ale przynajmniej będziecie wiedzieć, jak z tym pracować. A te narzędzie wam to powie, bo to wyrzuci od samego podłączenia. Ale żeby to dobrze podłączyć, to słuchajcie bardzo uważnie. Nie podłączajcie tego absolutnie sami, bo można bardzo łatwo popsuć sobie znowu pewne elementy. Więc jeśli będziecie zainteresowani, żeby wam pomóc w założeniu w ogóle tego narzędzia, to piszcie tak w komentarzach albo na Messengerze, piszcie... Nie, nie. Ja was przekieruję do jednego miejsca tylko, żeby się nam to nie pomieszało. Mhm. Piszcie na Messengera Fizja Akademii, że jesteście zainteresowani właśnie tym narzędziem. My wam pomożemy przy wdrożeniu i przy okazji zrobimy wam audyt, jeżeli już macie założoną wizytówkę, a jeżeli dopiero jesteście przed założeniem, to też wam pomoże. Tylko musicie nam napisać. Dokładnie i na pewno tak.
Wam odpowiemy i się umówimy na Nie spotkanie róbcie zoomowe. tego, proszę, sami, bo mamy i znamy ludzi, którzy zrobili to sami i jest potem problem, bo sztuczną inteligencję trzeba wiedzieć, jak wdrożyć. I teraz lecimy dalej. Zobaczcie, to jest po prostu czat. Tak, czyli jakbyście obejrzeli mój kurs wizytówki, to tam są pewne rzeczy, które trzeba robić regularnie, nie wiem czy wiecie, ale w wizytówce dodaje się posty jak na Facebooku, dodaje się zdjęcia i trzeba robić to regularnie, raz w tygodniu, czyli trzeba raz w tygodniu wejść i dodać post, który będzie zawierał dane słowo kluczowe, które chcemy wypozycjonować, zdjęcie, musimy zmienić nazwę pliku zdjęciowego, żeby też nas dane słowo kluczowe, ale jak będę Wam o tym powiedzieć, to będzie trochę za dużo. Dalej. Więc skrócę. Zakładając Localo, Wy nie musicie myśleć nawet, że coś musicie wrzucić, że dzisiaj jest dzień, że muszę dodać post i co ja tam muszę napisać, bo wybierając na początku słowa kluczowe, tutaj mamy możliwość dodawania postów i planowania ich w samej wizytówce Google'a, czyli w narzędziu googlowskim, nie możemy planować postów, a tutaj możecie napisać posty na miesiąc do przodu i przez miesiąc w ogóle nie myśleć o wizytówce. A najlepsze jest to, że te posty piszą się same, czyli nie musicie poświęcać czasu na pisanie, tylko wybieracie słowo kluczowe, czyli u ciebie tutaj było. Nawet nie zaznaczę słowa kluczowego w ogóle. W ogóle nie zaznaczać słowa kluczowego, jeszcze prościej. Zobaczcie. Moja wizytówka jest na 24. pozycji, jeśli chodzi o rehabilitację uroginekologiczną. Fizjoterapeuta uroginekologiczny to było słowo kluczowe. Więc zaczynamy. Sugerowany temat posta, zapisz tylko, nie pisze się, napisz terapia manualna w fizjoterapii uroginekologicznej. Temat. Zobaczcie, dwa słowa kluczowe, bo jak dalej by Bartka Wam zjechała, to również pozycja na terapię manualną, na którą teraz pracuję, wpisuję tylko temat. Nie wybierając tych słów kluczowych, to jest nieistotne, bo te słowa kluczowe, zobaczycie, co się wydarzy. I teraz klikamy, zaczynamy i zobaczcie, co się dzieje. Sztuczna inteligencja pisze sobie post sama, dobierając słowa kluczowe, treść, oczywiście możecie ją przeczytać, zachęcamy, tak, żeby to miało sens zgodnie z tym, co robicie. Zdjęcie wystarczy dodać sobie ze swojego gabinetu, który odpowiada waszemu wizerunkowi gabinetu. Do tego, to już się pisze, Beatko, lecimy dalej, niech sobie pisze. Brak działania, tutaj dodajecie tylko i wyłącznie. Przekierowujecie ruch. Ja polecam zawsze przycisk zadzwoń. I automatycznie tam powinien się numer telefonu zaciągnąć z wizytówki. Nawet go nie ma. Tak jest. Zobaczcie, co jest na dole. Czyli post się pisze, wybieramy przycisk call to action, czyli wezwanie do działania i datę publikacji. Możemy od razu publikować lub zaplanować. I Kani, tak możemy w ciągu godziny zaplanować posty na miesiąc do przodu. Kani, zobaczcie, tak jak powiedzieliśmy, waszą największą walutą jest was czas i zaangażowanie. Dzisiaj pisanie postów, jasne, możecie pisać posty przez różne narzędzia sztucznej inteligencji, ale będziecie strzelać w płot, bo po pierwsze nie wiecie, gdzie jest wasza wizytówka, nie wiecie, na jakie słowa kluczowe i będziecie zgadywać. Tutaj za to odpowiada całość sztucznej inteligencji. Pokazuję Wam słowa kluczowe, potem pracujecie na nich, robicie to, co teraz pokazaliśmy, planujecie posty z góry pod słowa kluczowe i klikacie. I to jest jedne z dodawania postów. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, Bartko, jak to zamkniemy, to wizytówka ma i opowiedz tutaj o zadaniach, Bartko. Tak, czyli wdrażając wizytówkę właśnie w Localo, ja nie muszę pamiętać, że dzisiaj jest dzień na dodanie posta, tylko wchodzę w zakładkę zadania i Localo mi mówi, co ja mam dzisiaj wykonać, co ja muszę zrobić, a ty masz wszystkie zadania wyklikane. To jest nowe zadanie, które się gdzieś pojawiło w międzyczasie, więc tak jak Batka powiedziała, tu zazwyczaj pojawiają się trzy zadania różne, bo to nie chodzi tylko o pisanie posta, bo wizytówka Google ma wiele zakładek, wiele możliwości, które musicie działać, ale wy w ogóle nie musicie o tym myśleć. Tutaj co 5 dni, co 7 dni wyskoczą nowe zadania, jak dajesz utworzyć zadanie, przekieruję was dokładnie do tego miejsca, gdzie macie coś zmienić, co macie zrobić.
odpowiednio do waszych słów kluczowych. Kochani, banalnie proste, zajmuje to raptem parę minut, tak jak widzicie, są wykonane. Tak, to są wykonane zadania, czyli tak, nowe zadania pojawią się za 6 dni. Czyli ty masz zadania odhaczone, czyli załóżmy, że minęło 6 dni i tu mamy zadania, czyli stwórz swoją pierwszą ofertę twojej firmy w lokalu. Później połącz lokal ze swoim profilem firmy w Google, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji i tak dalej, i tak dalej. Dostajemy zadanie, żeby utworzyć nowy post, żeby dodać zdjęcie, sprawdź, czy godziny otwarcia się zgadzają z tym, jak powinno to być naprawdę. I różne sugestie i aktualizacje z Google'a. Tutaj od razu dostajecie informacje i sugestie, co możecie zrobić, żeby poprawić widoczność swojej wizytówki. Jak zobaczycie w wizytówce, trzeba dodać informacje, trzeba dodać kategorie. Tutaj wszystko podpowiada, czyli mamy wybrane słowa kluczowe, a tutaj podpowiada, jakie wybrać kategorie, żeby później też ta wizytówka się wyświetlała pod odpowiednie zapytania. Tych rzeczy jest dużo, ale tak jak mówię, w tym miejscu dostajecie wszystko i wystarczy tylko otworzyć zadanie i je wykonać. I nie musicie się zastanawiać, czy coś jeszcze jest do zrobienia. Dokładnie tak. Kochani, dajcie znak w komentarzach, czy to dla was jest wartościowe, to co teraz pokazaliśmy. Nie, klient nie musi wejść na lokalo. Klient widzi wizytówkę. Lokalo to jest narzędzie, nad którym wy pracujecie. Kochani, to nie jest dla klienta. To jest dla was. To jest dla prostoty, dla zorganizowania waszego czasu, nie musicie się zastanawiać, nie musicie się uczyć googlowskich narzędzi. Po to to powstało i działa. Mamy to w każdym gabinecie, mamy to w każdym gabinetach na mentoringu i to po prostu robi robotę. Jest pytanie, ile kosztuje apka? Uważajcie, trzymajcie się. 119 zł miesięcznie kosztuje czas. I teraz to jest jak za darmo, kochani. Wyobraźcie sobie, że poprawiając wizytówkę kilkoma kliknięciami w lokalo, zadzwoni jedna osoba, umówi się na wizytę, to ten koszt tego narzędzia wam się zwraca w miesiąc. I teraz było pytanie jeszcze tutaj o statystyki. Tak, zaraz pokażemy statystyki. Ciekawa opcja. Nie, ona nie jest ciekawa, ona jest wyśmienita, a my jesteśmy... Po pierwsze, że jesteśmy również ekspertami w marketingu, mamy swoją agencję, siedzimy w tym lata, ona nie jest ciekawa, ona jest rewelacyjna i my z niej korzystamy, bo zaoszczędziła naszym ludziom, którzy prowadzą również inne rzeczy, wielogodzinne siedzenie i ślęczenie nad wizytówkami Google'a, które są dzisiaj totalnie bez sensu. I ten też czas. Nikomu się nie chciało wchodzić w tą wizytówkę, bo tak. Ktoś tam mówi, a bo wizytówka, tam mi się nic nie poprawiło. Ja wchodzę, patrzę, no ale ty od 2 miesięcy nie dostałeś żadnego posta. To jak cię ma pozycja wizytówki poprawić? Automaty, tutaj nie będziemy wchodzić w każdą zakładkę. Mówimy wam, że to musicie mieć po prostu w gabinecie, koniec, kropka, jeśli chcecie szybko zbudować gabinet do 20 tysięcy. Odpowiada na wasze komentarze, odpowiada na automatycznie zróżnicowanie ze słowami kluczowymi, na opinie. Więc tutaj wszystkie zadania rozwiązuje za was. Nie musicie kompletnie nic wymyślać, żadnej treści, więc to, co tutaj zrobi dla was i co najfajniejsze, kochani, wierzcie mi, to, co wam pokazujemy, a naprawdę znamy wiele gabinetów w Polsce, bardzo mało ludzi korzysta i to robi. Więc to jest idealny czas teraz, żeby jak najszybciej powbijać się na dobre miejsca w wizytówce Google'a i utrzymać się tam. I taka wizytówka potrafi zapełnić kalendarz jednej osobie w gabinecie. Więc nawet się nie zastanawiajcie, tylko weźcie się do roboty i zacznijcie korzystać z tego, bo będziecie mieli więcej czasu na inne narzędzia, które zaraz wam dokładnie pokażemy. Jeszcze chciałam powiedzieć, czyli powtórzę, jeżeli chcecie wprowadzić u siebie to narzędzie, to piszcie na Messengera Fizja Akademii i my też wam na spotkaniu takim wdrożeniowym zrobimy audyt wizytówki i też powiemy bardziej szczegółowo, jak to działa i co trzeba robić, bo tutaj tych opcji jest troszkę więcej. My nie mamy na tyle przestrzeni, byśmy musieli jeszcze ze 2 godziny siedzieć, więc zapraszamy do Fizja Akademii, na Messengera, ewentualnie na maila. Nie piszcie tutaj w komentarzu, że chcecie wizytówkę, bo później będziemy mieć problem, żeby
Was znaleźć, więc piszcie na Messengerze. Tak, zakładamy, pomożemy wszystkim w zakładaniu, jak również w integracji i w zrozumieniu właśnie, jak to zrobić i jak wykorzystać to narzędzie. Bardzo Wam dziękujemy w komentarzach, że było to wartościowe. Może trochę za szczegółowo, Agnieszka, nie, Aleksandra, wierz mi, to nie było A to jest, szczegółowo. no. Wierz mi, to nie było szczegółowo, to było najprościej, jak się da, żeby to opisać, bo jakbyśmy chcieli szczegółowo, to na temat tego możemy tutaj gadać 2 godziny, a nie wiem, czy to byście tutaj I wytrzymali. tu też było fajne pytanie, nie odnośnie wizytówki, tylko co jest lepsze, Facebook czy strona internetowa? I to dzisiaj chyba nawet na grupie mieliśmy takie zapytanie. Ja bym powiedziałabym tak, że na sam początek nie myślcie w ogóle o stronie internetowej, albo myślcie, że w tle gdzieś tam już sobie układajcie, co wasza strona powinna zawierać. I my też na platformie mamy taki webinar, w którym Marcin mówi, jakie elementy powinna dobra strona gabinetu zawierać. Ale na początku wizytówka Google'a to jest pierwsze narzędzie, które musicie prowadzić, musicie założyć, a dopiero w następnej kolejności media społecznościowe. Czyli Facebook, Instagram, a strona, to jak już tutaj macie wszystko poukładane, To idziemy dalej. to idziemy dalej. Od tego zaczynacie. Jak macie wizytówkę, super. Jeśli nie macie tego narzędzia, to najpierw to narzędzie. Z nami zróbcie to dobrze i pójdziecie sobie dalej sami. Dołączycie do Akademii Biznesu, świetnie. Tam macie z nami zawsze kontakt, bezpośrednio będziecie do nas mogli pisać, tak jak inni. Zaraz Wam pokażemy, jak społeczność po prostu ciśnie, jak się rozwija, jak się razem rozwijamy. I teraz tutaj, jakbyś tylko pokazała, Batko, jeszcze jedną zakładkę, bo już jest w 8:30, a dopiero jesteśmy, nie wiem, czy w połowie. I teraz zobaczcie, statystyki są banalnie proste. Statystyki nie pokazują absolutnie, ile pozyskaliście pacjentów z wizytówki Google'a. Nie ma takiej statystyki. Jak ktoś mówi, nie pozyskuje mi pacjentów, tak, bo wizytówka nie pozyskuje pacjentów. Nie pozyskuje, zrozumcie to. Pozyskuje kliki, najważniejszym elementem jest klik w numer telefonu, czyli ile osób wykręciło do Was numer. Koniec, to on jeszcze nie jest pacjent. Potem zaczyna się robota. A na telefonie, no bo jeśli chcielibyście mieć taką wizytówkę jak ja i miesięcznie chcecie mieć 140 połączeń, to pytanie, czy jesteście na to gotowi, żeby to wszystko odebrać, nie? No bo teraz to, że pacjent zadzwoni, to jest dopiero początek drogi. Potem trzeba mieć czas i odpowiedni moment, żeby to odebrać. Bo jeśli nie odbierzecie, pracujecie z pacjentem, a nie odbierzecie, to on nie będzie na Was czekać. To on będzie robić co? Będzie dzwonić do kolejnej wizytówki. Więc nie sztuką wygenerować od razu 100 połączeń, bo i tak tego nie ogarniecie, tylko sztuką jest ogarnięcie tyle, ile dzisiaj ogarniecie. Rozumiemy się? A tak wizytówki pozyskują pacjentów. Zobaczcie, 140 połączeń w miesiącu, to sporo, nie? Wystarczy. A to się da zrobić bez żadnego problemu. I teraz wiadomości bardzo proste, co fajne, tutaj jest taka fajna statystyka, 641 konkurencji prześcigniętych w moim regionie. Kochani, naprawdę wiodąca wizytówka gabinetu. Tak działa. Tak działa to narzędzie. Jak macie do tego pytania, piszcie oczywiście, super, ale chcemy lecieć dalej. Czy coś do tego, Batko, byś chciała jeszcze dodać? Myślę, że nie. Myślę, że wizytówkę zostawmy, bo żadna osoba, która wdrożyła Lokalo, nie powiedziała, że to narzędzie nie pomogło w wizytówce. Nie ma takiej opcji. Czyli 100% osób, które teraz korzysta z Lokalo, jest zadowolonych. Super. I teraz, Batko, czy teraz wkleisz linka tutaj na czacie? Jak chcecie, to od razu możecie napisać na Messengerze, tak? Tak, jestem zainteresowany, chciałbym to zobaczyć głębiej, chciałbym zobaczyć, jak się to wdraża, chciałbym, żebyście mi pomogli z założeniem wizytówki. Piszcie tutaj, ci, co są na pokoju, to tutaj już Wam kleja Beatka linka, a dla osób, które są na Facebooku, dobrze mówię, Beatko, to piszcie teraz na Messengerze prywatnym, tak, jestem zainteresowany wdrożeniem sztucznej inteligencji, tak? Chciałbym założyć wizytówkę. Piszcie, macie dosłownie parę sekund, żeby to zrobić, a my lecimy, przygotowujemy się do
kolejnego narzędzia. Ja jeszcze tylko powiem, zanim tam wyklikacie, jeszcze raz do tej strony internetowej. Google to przede wszystkim wizytówka Google'a, strona www. Strona www jest oparta o SEO, jest oparta o Google AdWords, ale tak jak mówimy, dla Was na początku stronę można postawić za parę złotych, ale ona i tak nie będzie widoczna, więc na stronę trzeba pokierować ruchem, co będzie dla Was mega, mega kosztowne. Więc strona będzie kiedyś w Waszym biznesie najważniejszym elementem marketingowym. Będzie, ale musicie to zrobić z głową, bo strona potrzebuje czasu, żeby ją wybudować w odpowiedni sposób. Tego uczymy również na Akademii, na i też mamy mentoringu. Cały webinar, w którym mówimy właśnie, jak budować ruch na stronie internetowej, jakie narzędzie, ale na początku, czyli jak ktoś dopiero otwiera gabinet albo otworzył i zastanawia się, z jakich narzędzi korzystać, no to jeszcze tutaj nie wchodzimy w ogóle na tematy strony internetowej, czy Google Adsów, czy nawet płatnych reklam na Facebooku, chociaż też pewnie o tym jeszcze powiemy. Dobra, to przechodzimy do kolejnego narzędzia. Tak jest. Tutaj zostawiamy Google'a, wizytówkę. Kochani, jeśli to dobrze ogarniecie, to gwarantuję Wam, że to przyspieszy rozwój Waszego biznesu. Gwarantuję Wam. Inni to robią, my to robimy i to działa. Nie wierzcie mi, sprawdźcie, a potem będziecie siać dalej, że to działa, albo nie będziecie siać, bo nie. Lecimy dalej. I teraz. Drugie bardzo ważne narzędzie dla osób, które dopiero zaczynają lub już mają gabinety, a dalej czegoś tutaj brakuje. Beatko, to jest? Facebook. Facebook, który już dawno się skończył podobno, nie działa, nie pozyskuje pacjentów. Słyszymy to od lat, kochani. Facebook nie działa, ucina zasięgi, on nie działa, nie działa. Ja skrócę Twoją wypowiedź. Facebook działa i póki co będzie działał. Na razie się nic nie zmienia. I Facebook po wizytówce to jest drugim najważniejszym narzędziem, który dociera z informacją do nowych pacjentów. I to jest też taka wizytówka, tylko troszkę w innym miejscu do innych ludzi docieramy, bo nie każdy, kto korzysta z Google'a, nie każdy ma Facebooka. I też troszkę do innych osób trafiamy wtedy. Inny algorytm działa. Ale tutaj nie będę wchodziła w szczegóły. I teraz rozwiemy Wam bardzo ważny mit. Czy ja potrzebuję dużą społeczność na Facebooku obserwujących i lajków, żeby w ogóle rozwijać swój biznes? Nie, to już nie ten czas na Facebooku, gdzie potrzebujecie i to ma zasadnicze znaczenie. Nie, nie ma, absolutnie nie. Macie 15, 20 osób, 100 osób, pierwszy, które na Facebooku i już możecie rewelacyjnie, Beatko, pozyskiwać pacjentów, tak? Bo pamiętajcie, że te osoby, które obserwują Wasz fanpage, to niekoniecznie są Wasi pacjenci. I czasami jest tak, albo najczęściej jest tak, że te osoby spoza tych, które Was zaobserwowały, one się zapisują, a dopiero później zaczynają obserwować, jak już przyjdą do gabinetu i skorzystają z terapii. Tak jest. I teraz najważniejszym elementem, z którym macie największe problemy, to jest najpierw ten podstawowy Facebook, czyli pisanie treści, pisanie jak pisać w ogóle, żeby ktoś w ogóle to czytał. Co robić, bo ja nie mam na to pomysłów. Jakie wybrać grafiki, bo ja nie wiem jak. A ja się boję fotografować, a w ogóle film nagrać. Ojeju, jeju, głowa boli, głowa mała. I to już jest praca mentalna, czyli to, o czym mówiliśmy na początku. Tak. I tam mówiliście, że a lanie wody, a tym jest lanie wody, to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Bo dobra, chcę prowadzić Facebooka, możemy Wam powiedzieć, jak prowadzić tego Facebooka, jakie treści wrzucać, jak się pokazywać, tylko że jak ten mental leży, no to powiedzieć, dobra, ale ja nie chcę się pokazywać. Nie musicie. Ale oczywiście media społecznościowe rządzą się swoimi prawami, tak? Media społecznościowe, czyli prawda polega na tym, że jest prawdziwe zdjęcie, prawdziwa twarz prawdziwego fizjoterapeuty i można oczywiście generować dużo treści takich bez twarzy i one też zadziałają, ale przynajmniej
ten podstawę przedstawienia się i pokazania się parę razy jest mega istotny, jak również pokazywanie swoich zadowolonych pacjentów. Ale to za chwilę. Na razie skupmy, w tym webinarze chcemy się skupić na podstawowych rzeczach. Pisanie postów, pomysły i generowanie pacjenta, bo to jest dla Was istotne. Żebyście mogli rozwijać swój biznes, to musicie pozyskać pacjenta, który przyjdzie, zapłaci, znowu zainwestujecie kolejne pieniądze. Fajny komentarz. Kto pojechał po nas? Że się nie uśmiecha. Mi się wydaje, że się cały czas uśmiecha. Luka. Luka Modrycz. Cię nawet obserwuję, zobacz. No i teraz lecimy. Jeszcze przerwa. Dodałam na górze taki pasek z przekierowaniem na Akademię Biznesu. Czyli to, co teraz mówimy, to tam maglujemy cały czas i cały czas was edukujemy i z różnych narzędzi. Nie tylko Localo, nie tylko Facebook. Cały czas pokazujemy nowości, wszystkie nowinki, które możecie wdrożyć do gabinetu, a które wcześniej sprawdzamy we własnych gabinetach. Kochani, no muszę odpowiedzieć, bo tak mnie korci tutaj to pytanie od Karoliny, Karolina Buchmann. Sorry, będziemy tu siedzieć do 12 i super. Kochani, Karolina, pytasz, no właśnie, kiedy odebrać ten telefon, jak będę wykonywać zabieg? Rewelacyjne pytanie. A co byś powiedziała na sztuczną inteligencję, która dzwoni do ciebie pacjent i ona automatycznie mu w tym momencie, bo oczywiście zakładam, Karolina, nie masz dzisiaj rejestratorki, masz jednoosobowy gabinet, sama jesteś sprzątaczką, rejestratorką, księgową, jesteś wszystkim, więc wiadomo, że twój czas jest ograniczony. A jak pracujesz z pacjentem, to nic innego nie możesz zrobić. No i wybuduję sobie tą wizytówkę, no i ktoś do mnie zadzwoni, a ja nie odbiorę, i znowu ja oddzwonię, a już pacjent jest gdzie indziej. No to znowu zobaczcie. Mamy narzędzie, które się nazywa Collab na sztucznej inteligencji, które jak dzwoni do ciebie pacjent, a w tym momencie robisz zabieg, to uważaj, wysyła do niego SMS-a i mówi: ja wiem, kochany pacjencie, że ty teraz do mnie dzwonisz, ale jestem tak zapracowana, że teraz pomagam innemu pacjentowi, ale nie przejmuj się, zrób sobie kawkę, a ja do ciebie oddzwonię, jak tylko skończę zabieg. Jakby ci się podobało takie narzędzie, które tak naprawdę wyręczy cię za to, że ty teraz obsługujesz pacjenta. Co się dzieje? Wtedy możesz generować bardzo duży ruch z wizytówki i dużą część pacjentów uratujesz, nie odbierając teraz telefonu, bo to za ciebie zrobi robotę. Jakbyś widziała takie rozwiązanie? Na Akademii Biznesu w każdym elemencie gabinetu mamy zastosowaną narzędzie lub technologię do rozwiązania tych problemów, o których wy piszecie. Na każde wyzwanie jest rozwiązanie. Na każde. Dlaczego? Bo mamy pięć swoich gabinetów i przeszliśmy tą drogę od masowania w gabinecie poprzez telefony, poprzez rejestrację, poprzez wszystkie te elementy, o których wam tutaj mówimy. Nic nie pokazujemy wam, czego nie przeżyliśmy i czego nie zastosowaliśmy w swoich gabinetach. Więc mało tego, na mentoringu masz 30 ponad osób już, które rozwijają i dają ci konkretne rozwiązania na daną sytuację. Więc zachęcam cię, Karolina, jak ci się podoba taka odpowiedź? Sorry, Blanko, no tak musiałem Zaraz mi troszkę właśnie. przerwać i nie będę czym Ja ci pomogę. Skończyliśmy na Facebooku i na tym, że nie wiedzą, jak pisać treści. Boże, skądś brać te pomysły i jak zastosować pierwszy element pisania Tak, treści. czy pierwszy element to jest mental, czyli musicie odważyć się pokazywać, bo wtedy odbiór takich treści, gdzie jest wasze zdjęcie z gabinetu, jest inne niż jeżeli używacie jakieś zdjęcia stokowego, tak zwanego, czyli z Canvy, jakiejś tam, nie wiem, z sesji, której korzysta więcej niż jeden gabinet. Więc ta prawda zawsze działa na odbiorców lepiej. Więc pierwsza rzecz to jest regularność, ustalić strategię postowania, czyli zakładamy, że publikujemy trzy posty w tygodniu, przynajmniej trzy posty. Takie trudne słowo użyłaś. Strategię postowania. Strategię, czyli ustalamy, że nie wiem, w poniedziałek, w środę i w piątek publikujemy post. W poniedziałek publikujemy post, nie wiem, mamy fizjoterapię uroginekologiczną, piszemy też o fizjoterapii uroginekologicznej, w środę piszemy inną treść merytoryczną,
nie wiem, o kręgosłupie, jakieś ćwiczenia, może to być film, ale ustalamy, że w środę zawsze będzie jakiś film, a w piątek wrzucamy już bardziej lajtowy post, taki, nie wiem. Kochani, nie musicie się tego uczyć. Tak, to są Dołączcie na przykłady Akademię tylko. Biznesu, my wam ustalimy strategię. Batka Albo już. ja nie będę wam ustalać strategii, tylko pokażę, co może wam ustalić strategię. Dokładnie tak. I o to chodzi właśnie w tym webinarze. Mamy wam ułatwiać. Lecimy. Kolejne narzędzie, strategie, posty. Bez zastanawiania się, bez kombinowania. Kochani, Czyli lecimy. nie ma wymówek. Jeżeli twierdzicie, a dobra, nie wiem o czym pisać, nie wiem jaką strategię, w ogóle ja nie umiem pisać, to już nie jest żaden problem, bo pewnie słyszeliście o czacie GPT. Dawaj go tu na Dobra, tapetę, oczywiste. odpalaj, bo kurde, tu konkrety mają być. Karolina, jeszcze mi nie odpisałaś. Na Facebooku, jak jesteście, nie wiem w którym miejscu, bo mamy tutaj opóźnienie. Karolina, jak już odpowiedziałam na twoje pytanie, to daj znać. I teraz, kochani, chat GPT, na pewno słyszeliście, nie wiem kto używa, kto nie. I ktoś ma różne zdania. To nie jest webinar, żeby tutaj mówić, co jest dobre, a co złe, nieważne. Jest po prostu narzędzie, jest istota, jest inteligencja, która działa, którą korzystamy, która znowu robi jedną rzecz, co daje nam czas. I teraz pokaż, nie macie pomysłów na posty? Beatko, jak piszemy posty na czacie GPT? Oczywiście znowu, na Akademii Biznesu, na mentoringu macie pełne już podstawowe szkolenie, które wam pokażemy, jak korzystać z tego, a teraz Beatka wam pokaże To jest prosta konkret. rzecz. Ja korzystam z czata GPT-4, czyli tego płatnego, ale jeżeli na początku nie chcecie tam inwestować miesięcznie $24, to spokojnie możecie z tej wersji bezpłatnej korzystać. I na początku poproszę, napiszę komendę: wygeneruj mi 5 pomysłów na posty dla posty Facebook dla gabinetu rehabilitacji w Katowicach. Kochani, dajcie znać, czy widzicie ekran też z czatu GPT teraz. Na Facebooku widzę, że teraz dopiero się Jest opóźnienie. przełączył, jest opóźnienie. Dajcie znać, czy co to teraz wam pokazujemy ma dla was wartość, bo dla nas to jest po prostu petarda. Tutaj już pokazuje bardziej strategię, a on chciał, żeby mi dał już konkretny pomysł, więc ja sobie zastopuję. Daj mi pomysł na Kochani, jeśli ktoś dzisiaj nie korzysta z takiego potężnego narzędzia, jakim jest czat, to jest najwyższy czas, żeby z tego korzystać. Znowu widzimy, słyszymy, bo naprawdę robimy set spotkań. Ludzie kombinują, wymyślają, nie wiedzą jak, co napisać, dlatego potem nie robią, wolą nie robić. I tracą znowu zasięgi swoje, które potrzebujecie na starcie, żeby wygenerować odpowiednią ilość danych, które będziecie potrzebować później do pozyskiwania pacjentów bezpośrednio z narzędzia, jakim jest Facebook. Więc lecimy tutaj, zobaczcie, Beatka daje konkretne rzeczy, pisze za was. Daje wam możliwości, daje wam tematy, później pisze konkretne posty na konkretne narzędzia. Czyli w tym momencie generuje nam pomysły, tak, Batko? Tak. Potem z tych pomysłów, przykładowo, czy twój kręgosłup ci dziękuje, ergonomia pracy biurowej, z jednego posta pokaż z jednego tematu, że może napisać 10 postów, tak? Rozłożyć to na elementy o Tak, czyli długości wybieramy takiej i sobie tutaj, takiej. rzucił nam pomysł, nie wiem, jakie są najczęstsze przyczyny bólu kręgosłupa, jak możemy im zapobiec. Czyli ja sobie to kopiuję i proszę, napisz mi post. Napisz mi po. Kochani, dajcie w tle, bo teraz dużo klepiemy. Dajcie znać w komentarzach, czy bawicie się na czacie, czy go rozumiecie, czy wykorzystujecie, czy macie jeszcze opory przed tym. Dajcie znać, bo tutaj zobaczcie na ekran, co się dzieje. To jest mega istotne. Zobaczcie, emotikonki gotowe, długość posta na Facebooka, na Instagrama, jaką zlecicie, taka będzie.
konkretne przekierowania, wszystko jest gotowe. Kochani, powiedzcie mi, czego więcej trzeba, żeby zacząć robić, jeśli nie musicie nic za bardzo kombinować, tylko jest narzędzie, które wam w tym niesamowicie pomoże. Tak. I oczywiście jest za darmo, kochani, bo czat 3,5 jest wystarczającym dla was narzędziem do tego, żebyście zaczęli cokolwiek robić. Tak, nie wiem, czy wam, pewnie wam tego już nie zdążę pokazać, ale tylko powiem, że w czacie GPT-4 możemy korzystać z wtyczek różnych, tam jest kilkaset wtyczek. Ja korzystam tutaj z wtyczki Vox Script, to się nazywa, i ta wtyczka szczytuje treść z filmów na YouTubie i ostatnio pokazywałam właśnie Kasi na Akademii Biznesu, jak można z filmu po angielsku stworzyć post o uroginekologii. Znalazłam film w języku angielskim, poprosiłam, żeby mi Vox Script zrobił skrypt po polsku i później, żeby stworzył na podstawie tego filmu post na Facebooka. I to jest taki przykład. Nie? Czyli mamy jakiś fajny film, który trwa 15 minut, nie chce nam się cały oglądać, ale możemy go wykorzystać do tego, żeby stworzył nam treść. Kochani, dla tych teraz to, co nie wiem, czy to w ogóle, wiecie, do was dotarło, co teraz Beatka powiedziała, bo to jest po prostu magiczne. Możecie szczytywać z zewnętrznych narzędzi, jakim jest YouTube, informacje. Z tego wam ChatGPT szczytuje, tworzy z tego odpowiednie treści i konkretnie tworzy to, co chcecie, przeszukuje internet, przeszukuje, to nie jest czat, jeśli słyszeliście albo nie słyszeliście, że czat GPT ma zamknięte informacje do 2020 roku, to jest już dawno, już nieprawda, 3,5 tak, ale 4 jest, ma otwarte drzwi do żyjącego internetu, czyli on czyli pobiera wyciąga informacje i wiedzę tu i teraz. Bieżącą. A chciałam tutaj, bo Tomasz zadał pytanie, jak zda ci konkretną długość posta, to ja szybko powiem, ale to wszystko jest na kursie też, który mamy na platformie, jak korzystać z czata GPT. Wystarczy napisać w komendzie, napisz mi post na 2500 znaków ze spacjami albo na 1000 znaków ze spacjami. Czyli jeżeli czat nie da ci takiej odpowiedzi, którą ty oczekujesz, bo jest na przykład za krótka, to wystarczy go poprosić, napisz mi ten post tylko dłuższy. Dokładnie tak. W najgorszym wypadku, w najgorszym, jeśli już nie macie zdjęć, nie potraficie tego zrobić, i chcecie zrobić grafikę, Batko, pokażesz jakąś? Tak, to może zrobimy taką fajną zabawę. Powiedzcie mi, co mam stworzyć, jaką grafikę? Może być coś abstrakcyjnego. Dajcie jakiś pomysł. Nie wiem, ostatnio robiliśmy żabę na nartach cukier drinka. Dajcie w komentarzu, jaką grafikę chcemy stworzyć. Oczywiście może być tematyczna. Kod może na być, kozetce. Może być kod na kozetce. Kochani, uwaga, stwórz grafikę kod na kozetce i do tego potem możecie sobie wymyśleć posta, bo oczywiście taki post może być, on może być śmieszny, bo media społecznościowe rządzą się swoimi prawami, czyli może być to pewny żart, może być coś, więc jeśli ktoś ma totalne opory i nie wie, nie potrafi robić grafik, nie potrafi kanwy używać, ojeju, jeju, jeju, głowa boli, kochani, to tutaj wpisując stwórz grafikę kota na kozetce w rehabilitacji, zobaczmy, co nam wyrzuci. Czy ktoś w ogóle znowu korzysta z takiego narzędzia jak ChatGPT, ale do tworzenia grafik? Dajcie znać, czy w ogóle wiecie, co pokazujemy. A to jest to, co my wam pokazujemy, to jest wierzchołek góry lodowej. Wierzchołek góry lodowej, kochani. Bo nie mamy czasu, żeby to pokazywać. Pokazujemy to na mentoringu, pokazujemy to na Akademii Biznesu, bo tam możemy wam poświęcić czas. Robimy mastermindy, które spotykamy się z nami i działamy po prostu. Więc Batko, czy ty wklejałeś już linka do Akademii Biznesu tutaj? Tak, dzisiaj? Na górze. Super. A na Facebooku? Nie. Dobra. Zaraz wkleję w komentarz. Zobaczcie. Odnośnie Akademii, przypomnę, na czym to polega. Akademia Biznesu to jest taka zamknięta społeczność na platformie Discord i pewnie też jest dla was nowość. Więc po dołączeniu do Akademii dostaniecie maila z linkiem, który przekieruje was na Discorda i tam musicie przejść do takiej zakładki. Tam jest wszystko napisane, cała instrukcja, jak tam dołączyć, ale musicie się przywitać, żeby wam odblokowało wątki.
nie przyszło do głowy, żeby tak wykorzystywać ChatGPT. To jest promil tego, co ChatGPT potrafi robić. I naprawdę w każdej branży, jak ktoś jeszcze nie korzysta ze sztucznej inteligencji, to dużo traci, że tak powiem delikatnie. Kochani, tak jak powiedzieliśmy, zrobienie dzisiaj biznesu jest banalnie proste. Tylko trzeba mentalnie zacząć korzystać z technologii, która jest dostępna. Jeśli nie otworzycie głów, nie zrozumiecie tego, co my wam dzisiaj tu pokazujemy, to dalej będziecie się ze sobą męczyć. To jest banalnie proste. Jest i kod na kozetce, grafiki są po prostu piękne. Naprawdę tu możecie robić cuda, również fizjoterapeutyczne, również z ludźmi w tle. Da się to zrobić. Zobaczcie, kosztuje nas to dosłownie To chwila. jeszcze taka ciekawostka, jak pamiętacie prezentację dzisiejszą, to wszystkie zdjęcia oprócz zdjęcia Marcina były wygenerowane przez ChatGPT, czyli te postacie nie były prawdziwe. Prawdziwe i nieprawdziwe, więc my nie tracimy czasu dzisiaj na to, żeby składać pewne elementy, bo to za nas robi Chat GPT. Kochani, korzystajcie z tego, więc możliwości daje wiele. Więc pisanie treści. Jak ktoś nam mówi dzisiaj, że on ma problem z pisaniem treści, to znaczy, że naprawdę gdzieś umknęło mu to, co dzisiaj się dzieje. Po to my jesteśmy, żeby wam w tym przypomnieć i dzwonić mocno w dzwon. Zacznijcie korzystać z darmowych narzędzi, bo są po prostu świetne. A co daje czat w połączeniu z Canvą? Tutaj mogę dać taką komendę, poprosić, żeby, nie wiem, Canva mi dała szablony do stworzenia ulotek dla gabinetu na przykład. Czyli nie stworzy mi Canva tutaj w tym narzędziu żadnej grafiki gotowej, tylko mi podsunie linki do konkretnych szablonów, które będą pasować akurat do mojego zamysłu. Ale oczywiście w Canwie też jest sztuczna O, inteligencja, w która. Canwie tam jest kilkadziesiąt różnych narzędzi już oparte na sztucznej inteligencji. która tam już tworzy, oczywiście. Tak. Wystarczy opisać swoją grafikę, tak? I ona się Trzeba stworzy. napisać, co chcemy i Dokładnie to tak. dostaniemy. Tylko tak jak mówimy, żebyśmy tutaj mogli Wam dać mięcho i ten, no to musimy to ukracać. Dlatego Was zapraszamy do naszej społeczności, bo tam rozwiązujemy i ciśniemy dalej już bardzo Dobra, ale wracając do konkretnie. Facebooka. Dobra, mamy czata GPT, tworzymy treści, jesteśmy chętni, żeby regularnie prowadzić i już wdrożyliśmy swoją strategię, więc co zrobić, żeby z tymi treściami... Coś zacina, dobra. Czy u innych też zacina, czy to jest pojedynczy przypadek? Dajcie znać, kochani, my troszeczkę się łyka zrobimy, bo lecimy dalej. Tak jak powiedzieliśmy, dzisiaj nie będzie godzina, ale widzę, że jeszcze dużo osób jest Jest zainteresowanych, okej. więc myślę, że wartości, które Wam dzisiaj dajemy, naprawdę prowadzą biznes, kochani. I wszystkie te elementy, my w zasadzie tylko o trzech narzędziach, o czterech narzędziach powiemy i wystarczy, żeby w krótkim czasie zauważyć różnicę w postaci większej liczby pacjentów w gabinecie, większym ruchu. I wracając do Facebooka, dobra, tworzymy treści, piszemy posty i co zrobić, żeby z tymi treściami, z tą informacją dotrzeć do odpowiednich osób. I tutaj przychodzi nam do wyboru albo nauczyć się tworzyć kampanie reklamowe i nie promowanie postów na Facebooku, czyli musimy się nauczyć tworzyć reklamy, jak tworzyć grupy docelowe, jak dodawać grafiki, jak pisać treści, więc możecie się tego nauczyć. Ja też mam kurs na platformie, jak robić kampanie reklamowe pozyskujące pacjentów. Natomiast znowu przychodzi sztuczna inteligencja i też rekomendujemy, bo sztuczna inteligencja działa w ten sposób, że tak naprawdę nie musimy się zastanawiać, jak ona działa, że działa. Katarzyna, czad rozwala banie. No. Bardzo panie komentarz, Katarzyna. Naprawdę to, co ale dzisiaj pokazaliśmy, wierzcie mi, to jest nic. Naprawdę. To, co dzisiaj wyprawia się w tle za sztuczną inteligencją i to, co my już skorzystamy z Fizjoakademii, to sobie wyobraźcie, dlaczego tak prosto nam jest prowadzić gabinety i rozwijać biznesy. Bo trzeba otworzyć te umysły, kochani. Zmienił się świat. Zmienił się po prostu. Jeśli się nie dostosujecie do niego, to będzie wam trudno się w nim poruszać. Po to jesteśmy, żeby wam w tym pomóc. Ale ja do tego, co powiedziałaś teraz, wbiję troszeczkę, no bo mówisz o pisaniu postów, zrobiliśmy treści, pokazaliśmy czata GPT, super, ale często słyszę takie coś,
Matko, no tak, ja piszę, ja robię i w ogóle, ale robię rolki, robię wszystko, ale z tego w ogóle nic nie ma. Nie ma, to nie pozyskuje pacjentów. Co byś na to powiedziała? Macie tak? Kochani, nie słuchajcie matki teraz. Macie tak, że robicie posty, robicie rolki, robicie relacje, jak robicie, ale to nie pozyskuje pacjentów w ogóle. To nie pozyskuje pacjentów. Macie tak? Pochwalcie się na czacie i tutaj na tym. Czy tak macie? A idę sprawdzę baterię na naszej kamerze. Bo jak nam kamera wysiądzie, bo nie wiedzieliśmy, ile będzie. Dajcie, kochani, znać. Czy posty pozyskują pacjentów? Czy rolki pozyskują pacjentów? Czy reelsy pozyskują pacjentów? To jest mega ważne pytanie. Mega ważne pytanie. Bo to słyszymy cały czas na akademii, na mentoringu. Jeśli zrozumiecie, jak działa Facebook, po co są dane rzeczy, po co są posty, i czy one rzeczywiście mają pozyskiwać pacjentów? To już tak wam podpowiadam. Czy ich zadaniem jest pozyskiwanie pacjentów bezpośrednio? Masz jakieś tam. Konrad, twoje pytanie to jest idealne pytanie na Akademię Biznesu. O jakie? A co myślicie o otwarciu gabinetu masażu jeszcze na studiach? Piąty rok. Mamy w Akademii Biznesu osoby, które na którym jest Krzysztof? Właśnie Też na. studiuję jeszcze. Też studiuje, właśnie już otworzył razem spółkę ze swoim Paweł, ze swoim przyjacielem. Już działają, już robią biznes, już robią, a jeszcze studiów nie skończyli. Więc to jest odpowiedź na twoje pytanie, czy da się, czy można. Tak, biznes możesz otwierać zawsze. Nawet jak masz 5 lat, możesz otworzyć biznes, jak masz głowę na karku. Więc jak chcesz otwierać biznes, to chodź do nas, to ci pokażemy jak. Bez problemu żadnego. Tak, pozyskanie pacjenta już, bo możemy poprzez Facebooka pozyskać już konkretnie imię, nazwisko i numer telefonu, czyli ktoś nam wypełnia formularz poprzez płatną kampanię, osoba, która jest zainteresowana usługą, czyli ona jeszcze się też nie zapisała, tylko ona jest zainteresowana usługą, ale my mamy do niej kontakt, możemy zadzwonić, powiedzieć, no wypełniła pani formularz i porozmawiać, w czym jest problem. I wtedy umówić na wizytę, ale jak to zrobić? Nie poprzez pisanie postów, bo pisanie postów ma troszkę inny, znowu użyję słowa algorytm, bo Facebook ma różne algorytmy. Są algorytmy, które generują aktywność pod postem, komentarze, ruch telefoniczny, ruch na stronę i właśnie pozyskiwanie kontaktów. Tak, i tu jest Rafał na Facebooku pisze, tak mam, że rolki nie pozyskują klientów. Dobrze, Rafał, to jeszcze cię trochę pomęczę. To odpowiedz mi na pytanie, czy to świadomie rozumiesz, że rolka nie pozyskuje klientów, czy to jest twoje, no robię, a rolka nie pozyskuje klientów? To jest pytanie teraz o świadomość tego, po co jest rolka. Czy jak ty to czujesz teraz, albo jak to rozumiesz? Bo Batka właśnie już powoli daje odpowiedź. Bo same posty, to co widzimy na fanpage'ach, to jest tak naprawdę zbieranie informacji o osobach, które oglądają te treści, a później my wykorzystujemy te informacje do tego, żeby im wyświetlić kampanię, która typowo pozyskuje już kontakt do tej osoby. Więc tak jak wcześniej powiedziałam, wy możecie się tego uczyć, możecie sami tworzyć kampanię, zobaczyć jak to wygląda, i to jest bardzo szeroka wiedza, bo ja robię kampanię na Facebooku już z 5 lat. Ale tutaj naprzeciwko przychodzi znowu sztuczna inteligencja i narzędzia, które same to robią. I tu jest piękny komentarz. Daj mi troszkę niżej tutaj, Patko, który A tu, jest dobra. standardowy, czyli Vanessa pisze. Często u mnie w pracy było tak, że dzwoniliśmy do tych pacjentów z Facebooka, którzy wypełnili formularz i prawie każdy telefon okazywał się pomyłką lub informacją od pacjenta, że to przez przypadek wypełnili. Zgadza się, Vanessa, dokładnie tak to działa, jeśli się nie rozumie właśnie Facebooka i robi wam to ktoś, albo robisz to sama, ktoś, kto w ogóle nie rozumie tego narzędzia, bo dokładnie to Beatka powiedziała. Tak, jest taka możliwość, że jak to zrobisz źle, to właśnie będziesz odbierać telefony i albo będzie, nie, nie, to nie ja, to nie ja, to dziecko nacisnęło, albo, o nie, ja chciałem kupić tort w sumie, a nie chciałem się zapisać na rehabilitację. Tak. To jest nieumiejętne wykorzystanie młotka i wbijania gwoździ, czyli narzędzie jest wykorzystane źle. A jak przyjdziesz do nas na akademię i ci ten, to ci pokażę,
nasze statystyki z formularzy. Po pierwsze, że formularz jest tak stworzony, że pacjent się już praktycznie zapisuje na wizytę w formularzu, bo my przeprowadzamy tak ścieżkę Tak, czyli formularzową. mocno filtrujemy te osoby, które klikają w reklamę. Tak jest. Poprzez oczywiście ustawienia i poprzez mądre posty, które zrobimy wcześniej, bo one generują największą wagę, czyli najpierw selekcjonują informacje o pacjentach, którzy dzisiaj mają problem albo będą mieć problem za chwilę, a potem formularz trzeba odpowiednio stworzyć, żeby on pozyskał idealnego pacjenta. Teraz w Katowicach, jak dołączycie, to wam pokażemy statystykę na, nie wiem, 40 kontaktów z Facebooka przykładowo. 20, ponad 50% to są idealni pacjenci, którzy już są dawno zapisani i kwoty, które przynieśli, czyli przykładowo wydaliśmy 1000 zł na wygenerowanie leadów, to zwróciło się to na przykład 10 tysięcy już jest z tego zwrotu. Więc jest po prostu petarda. I to trzeba umiejętnie zrobić. Pomożemy wam w tym, jeśli jesteście tym zainteresowani. I teraz w tym przychodzi znowu sztuczna inteligencja. Tak, Beatko? Zgadza się. Który element, powiedz? No tak naprawdę to są dwa elementy. Mamy dwa narzędzia. Pierwsze, które jest widoczne z poziomu fanpage'a, czyli publikując posty, dodając odpowiedni hashtag, on nam generuje od razu reklamę, która jeszcze nie pozyskuje pacjentów, tylko właśnie gromadzi informacje, które są przesyłane do tak zwanego kodu Pixel Facebook, czyli to jest takie narzędzie, które zbiera dane o osobach, które tak naprawdę, nie wiem, wchodzą po fanpage'u, klikają zdjęcia, przeglądają, czytają i on zbiera bardzo precyzyjne informacje, czyli nawet jeżeli ktoś jest dłużej niż, nie wiem, 30 sekund na stronie, no Tak. to dla Pixela jest informacja, że to może być nasz idealny pacjent, bo on już coś czyta, on jest dłużej na tej stronie. I później wchodzi kolejne narzędzie, tak zwany Lead Ads, który zbiera te wszystkie informacje ze smaku. Ja wiem, że tutaj terminologia może Wam się Kochani, może się pomieszać. zagotować trochę w głowie, ale znowu jesteśmy po to, żeby wam pomóc. Ja Nie dzisiaj, zdajemy bo sobie sprawę, że to wymaga troszkę więcej czasu, żeby wytłumaczyć działanie tego narzędzia. Może ja, Batko, spróbuję tak jakoś łopatologicznie. Ty spróbuj, tak, bo ty masz Bez lepsze. Bo ja terminologii jestem mocno żadnej, techniczna. czyli bawiłem się czatem GPT, ale to do tego wy go wykorzystujecie. Wow. To nie jest to jeszcze, Maćku, my jeszcze go nie wykorzystujemy. Co ty? To pokazaliśmy, to jest, wiesz, wierzchołek góry lodowej. To jest kosmos. Ja dzisiaj gadam z telefonem, a on wykonuje wszystko za mnie, więc gdzie tam jeszcze do tego, co możemy wam pokazać? Zachęcam was do tego, żeby nas bliżej poznać po prostu. I teraz chodzi o to, że posty, rolki, tutaj właśnie Rafał, rolka potwierdza tylko moją aktywność. Nie, to jest powierzchnia właśnie. To jest ta powierzchnia, która jest nieistotna. Ona coś ci mówi, ale to nie o to chodzi w tym. Chodzi o to, że te treści, które wyrzucacie na zewnątrz, to jest taki worek informacyjny. Bardzo ważny jest content. Content to jest treść zawarta w poście. Czyli jest bardzo dobrze skonstruowany treści, jest najważniejszym elementem posta. Bo teraz ten post działa jak ulotka. Ulotka, którą możecie roznosić po blokowisku. I teraz, jak wydrukujecie sobie ulotki i zaczniecie je roznosić po blokowisku, to wy nie wiecie, do kogo ta ulotka trafi, prawda? Czyli wrzucacie ją do kolejnych skrzynek. Skuteczność takiej ulotki jest 0,0001 po przecinku, no bo że akurat traficie ulotką w osobę, którą dzisiaj boli kręgosłup, prawdopodobieństwo jest bardzo małe. A to, że ją przeczyta, to już w ogóle, bo od razu ją wyrzucałem do śmieci. I teraz wasz post to jest rodzaj właśnie takiej wizytówki, którą będziecie roznosić, Ulotki. ulotki. I teraz pierwszą treść, którą napiszecie na tej ulotce, jest istotna, bo ona automatycznie będzie trafiać do osób, które dzisiaj są w waszej okolicy, to już jest mega istotne. Drugie, zaznajomią się z tym, że w tym miejscu już jest taki gabinet, który rozwiązuje ten na przykład problem, który napiszecie w tej ulotce.
Czyli on trafi również do osoby, która dzisiaj, ok, jest blisko waszego gabinetu, nie ma żadnego problemu, ale ona już będzie wiedzieć, że jeśli się coś wydarzy, to już jest gabinet obok. Ale również ta ulotka trafi do osób, które dzisiaj mają problem. I teraz ten post, dzięki tej informacji, która tutaj jest, wpadnie ta informacja do tego dużego worka z informacją. I teraz czym więcej ten post, rolka zbierze pod spodem tych informacji o waszej idealnej grupie docelowej i tu będą osoby, które już mogą być waszymi pacjentami, będą waszymi pacjentami kiedyś w przyszłości, to już macie to w tym worku. I teraz uwaga, i trzeba włączyć drugi algorytm, czyli drugą rzecz na Facebooku trzeba włączyć, która, uważaj, zajrzy do tego worka i teraz ty mu tylko powiesz, z tego worka wyciągnij pacjentów, których dzisiaj boli kręgosłup, którzy mogą do mnie trafić. I wtedy ten robocik tam włazi do tego worka, łazi, łazi i mówi, o, ta osoba dzisiaj ma potrzebę właśnie z skorzystania z waszych usług. I on wtedy wyciąga tych ludzi, wyświetla im kolejnego odpowiedniego posta już właśnie z formularzem i on wtedy widzi, masz problem z kręgosłupem? No tak, mam. No to przyjdź, ja ci pomogę. No tak, super, klika. Dziękuję. I o to chodzi w tym. Czyli posty mają jedną zasadniczą rzecz. Zbieranie informacji do jednego worka wokół waszego gabinetu, a potem z tego dopiero wyciąga tych, którzy dzisiaj potrzebują waszej pomocy. Czy to jest jasne? Czy to lepiej jest zobrazowane? I teraz znowu, wy tego nie musicie wiedzieć. Po to macie nas, po to macie sztuczną inteligencję, która to robi w tle. I to jest niesamowite, bo zobaczcie, jaka to jest moc, jaki tu jest przestrzeń, jakie tu są możliwości, które dzisiaj można wykorzystać. I nieważne, czy macie dwie osoby na fanpage'u, czy macie ich 1000, to nie ma w ogóle znaczenia. W ogóle. Bo my jesteśmy w stanie wygenerować wam gotowych pacjentów, których oczywiście potem musicie obdzwonić i oczywiście przekonać ich do siebie, żeby to zrobić. Jesteśmy w stanie wygenerować praktycznie od pierwszych dni po to, żebyście mogli już zapełniać swoje kalendarze. Jakie to niesamowicie skomplikowane. I teraz my już naprawdę, Agnieszka, staramy się opowiadać wam historie takie, które zobrazujemy wam, żebyście nie musieli za głęboko wchodzić. Ale Agnieszka, polecam ci film, żeby to zobrazować sobie. Na Netflixie jest film Dowód Społeczny. Właśnie to wklejałem na Discordzie, teraz wam powiem. Zapiszcie to sobie, albo wam wkleję linka, w której obrazuje dokument, w którym pokazuje, jak działają algorytmy Facebooka, ale na obrazkach. Po prostu rewelacja. Dowód Społeczny. Batku, możesz zagadać tu na chwilę tłum. A tutaj ja pytanie od Emilii, czy dużo narzędzi jeszcze dzisiaj omówimy? Nie, myślę, że to są dwa ostatnie narzędzia, o których dzisiaj powiemy, bo tego jest, nie jest tego aż tak dużo, ale już widzę, że może się wydawać skomplikowane, więc też nie chcemy was od razu zarzucić dużą liczbą tych narzędzi, a to są podstawowe rzeczy, które rekomendujemy na samym początku i tak jak mówiliśmy, nie musicie rozumieć, w jaki sposób te narzędzia działają, one po prostu działają, a jeżeli potrzebujecie pomocy przy ich wdrożeniu i chcecie się też ich uczyć, żeby też je troszkę bardziej zrozumieć, no to zapraszamy do Akademii. Albo na mentoring, bo teraz... Kochani, czy będzie dużo narzędzi? Zauważ, Emilia, że my możemy dzisiaj dołożyć jeszcze 3, 4, 5, 10 narzędzi. Pytanie, w którym, Emilia, momencie jesteś w swoim biznesie, bo my tego dzisiaj nie wiemy. Więc jeśli poznamy cię bliżej, to tak naprawdę na start nie potrzebujesz aż tylu narzędzi, tak? Nie potrzebujesz wchodzić w jakieś głębokie zadania marketingowe, bo tego nie potrzebujesz, wierz mi. Zaczniemy od początku, zaczniemy od pozyskiwania, nauczenia się pewnych elementów, bo nie jest sztuką, tak jak ci mówię, zawalić swój telefon, zawalić swojego messengera leadami, których i tak nie będziesz w stanie dzisiaj ogarnąć ze względu na to, że mentalnie to też jest kawał do zrobienia.
bo samo obdzwanianie, odbieranie telefonów, później przeprowadzenie tego pacjenta przez gabinet i żeby on został na kolejne 3-5 zabiegów, tu jest potem niebywała praca, czy ze samym sobą, czy ze swoimi pracownikami. Więc to jest mega istotne, Emilka, w którym miejscu jesteś. Tak jak mówimy, mamy konsultację, możesz się zapisać na konsultację, wtedy ci dobierzemy do odpowiedniego momentu, w którym jest te narzędzia, które dzisiaj bardzo mocno się rozwijają, bardzo mocno są już przydatne. I teraz posłuchajcie tego. Jest tu z nami dzisiaj, nie wiem, 200 osób, nie wiem ile nas w sumie jest, bo mamy na dwóch nośnikach. To, co my wam dzisiaj pokazujemy, to tego prawie nikt nie wykorzystuje jeszcze. Skupcie się, jeszcze raz powtarzam, nie wykorzystuje. Po pierwsze się, bo Facebook nie działa, a sztuczna inteligencja w ogóle gdzie tam. Nie wykorzystują, bo nie rozumieją zasady działania podstawowych narzędzi. Czyli jak nie rozumiesz samego Facebooka, to trudno ci jest podpiąć żadnego sztuczną inteligencję, no bo twierdzisz, że Facebook nie działa. To co to rozumiesz, czy ja podepnę tam sztuczną inteligencję, czy nie, jeśli nie wierzysz w niego, że on działa. Nie? Więc samo zrozumienie tego i otwarcie się spowoduje, że wasze gabinety się rozpędzą i spokojnie jednoosobowy gabinet jesteśmy w stanie w 3-4 miesiące zrobić tak, żebyście mogli spokojnie pracować u siebie, a nie u kogoś. Mamy tu takie przykłady, które pokazujemy. Poznacie tych ludzi, więc dołączajcie. Wkleimy wam linka na również mentoring. Jedno narzędzie, które tutaj już omówiłem, które jest istotne dla jednoosobowego gabinetu, Batko, tak? To jest Collab, tak? To jest narzędzie również z tej stajni sztucznej inteligencji, które uważajcie. I teraz skupcie się, bo to jest ważne. Skupcie się. To jest połączone. Wizytówkę już ogarnęliście, bo już wiecie jak. I teraz dzwoni pacjent. Dzwoni na wasz telefon. Po pierwsze, że jeśli nie możecie odebrać, to już omówiliśmy, sztuczna inteligencja za darmo, co jest mega istotne, za darmo wyśle SMS-a. Dlaczego to jest ważne? Bo normalnie system SMS-owy normalnie trzeba za niego płacić. W tej aplikacji nie będziecie płacić za wysłanego SMS-a, bo to jest na abonamencie, który macie i on korzysta z waszej funkcji wysyłania automatycznego SMS-a. To jest jedna funkcjonalność. Druga funkcjonalność to jest taka, że jak pacjent dzwoni i teraz odbierzecie, i usłyszycie w telefonie, że to jest wasz pacjent, czyli to jest ktoś z rynku, boli go kręgosłup, boli go noga, boli idealny pacjent, zakończycie, umówicie go do swojego kalendarza, uwaga, rozłączycie się, aplikacja zapyta was, czy to jest wasz idealny klient. Uwaga, klikacie tak na telefonie, to jest mój idealny klient. Uważajcie, teraz się dzieje magia. Ta informacja z tego telefonu jest przekazywana bezpośrednio do sztucznej inteligencji, do narzędzia, o którym tutaj żeśmy Czyli do rozmawiali, tego worka. do tego worka, o którym żeśmy rozmawiali. To jest przekazywane automatycznie, te dane są przekazywane do tego worka. Automatycznie, uważajcie, przekazywane jest tam. Tam gromadzą się dane z waszych postów, z waszych rolek, tam się to gromadzi. Ale to jest idealny klient. Zobaczcie, przekazuje się tam. Tam się zbiera ten worek. Mało tego, że będzie mu się już wyświetlać posty i rolki, które będziecie robić. Dalej go będziecie edukować, dalej będziecie budować z nim relacje, bo on automatycznie trafia do waszych postów. Ale uważajcie, co jest najważniejsze. Facebookowi potem mówicie tak. Macie już zbiór idealnych pacjentów, no bo przecież dzwonią do was i oglądają wasze posty. I mówicie Facebookowi teraz tak. Kochany Facebooku, bardzo cię proszę, z tych informacji, które mam, poszukaj mi takiego idealnego klienta, którego już mam, z nowych klientów. A Facebook mówi: OK, zrobię to dla ciebie. I on po tych danych sobie chodzi po internecie i szuka już takich samych osób, które dzisiaj potrzebują pomocy, i dostarcza wam to w postaci kontaktu, który znowu zadzwonicie. I to jest, patrzcie, telefon ściąga informacje, przekazuje do Facebooka, tworzy się grupa, która jest niezbędna, znowu wyświetla i poszukuje znowu. Koło zamknięte. Aplikacja na telefon odpowiada SMS-y za darmo,
A teraz uwaga, jak już was pacjent już zadzwonił, przyszedł, przekazaliśmy informację do Facebooka, teraz potrzebujecie oczywiście polecenie, a polecenie to jest nic innego jak rekomendacja. I teraz w jednoosobowym gabinecie ta sama aplikacja za 30 dni do tego pacjenta, który do was przyszedł, automatycznie wyśle SMS-a: cześć Kasiu, jak się czujesz? Fajnie, że u mnie byłaś. Wiesz co, dopiero się rozwijam, potrzebuję oczywiście twojej pomocy. Jakbyś mogła mi wystawić opinię na wizytówkę Google'a, to będę ci wdzięczna. Automat wysyła SMS-a z prośbą o to, żeby znowu zrobił najważniejszą rzecz, polecił innym. No bo przecież rekomendacja na wizytówce Google'a jest rekomendacją dla innych. A teraz takie uwaga, taki myk jeszcze wam opowiem. Jeśli by pacjent przypadkiem oczywiście, bo to się nie zdarza, wystawił wam 3 gwiazdki na wizytówce Google'a, to uważajcie, ta wizytówka nie zaśnie tej recenzji do wizytówki, tylko was aplikacja powiadomi o tym: cześć Franku, tutaj ktoś ci wystawił 3 gwiazdki, zadzwoń do niego i zapytaj, co się wydarzyło. Nie zaśnie tego wizytówka Google'a. Dopiero jak wystawi ci 4 albo 5, jak tak ustawisz, to dopiero zaśnie to do wizytówki Google'a. Taki myk. W automacie dla jednoosobowego gabinetu to jest full rejestracja, która działa, która jest automatyczna i za śmieszne pieniądze. Jeśli jesteście tym zainteresowani w jakikolwiek sposób takim rozwiązaniem, znowu piszecie na czacie, piszecie na Messengerze albo dołączacie na Akademii i tam na Discordzie piszecie do nas, więc myślę, że 2,25 dzisiaj już was męczymy. Też ciężko jest tak dużo wartości w tak krótkim czasie, bo niby 2,5 godziny, a to wcale nie jest dużo. My byśmy tu naprawdę, bo teraz jak ja bym wam miał wszystko pokazać, Batko, na żywym organizmie, na gabinecie, to co teraz wam pokazujemy, to wszystko u nas działa, to jest wszystko zapięte w pewnym kole informacyjnym i cały czas gromadzimy sobie odpowiednie dane do swoich biznesów. Dlatego tak łatwo nam jest prowadzić te biznesy. To nie jest problem dzisiaj pozyskać klientów, a dla was to jest największy problem. Jest problem, bo nie wiecie, w jaki sposób się tak do tego zabrać, jakie narzędzia dobrać i jak z nich korzystać. I teraz, kochani, jak jestem bardzo zainteresowana takim rozwiązaniem, w końcu chciałabym otworzyć własny kanał, na pewno się z wami skontaktuję. Super, to info, co powiedziałaś o tym idealnym pacjencie, że są przekierowane do Facebooka, jakie aplikacji działają. Świetnie wam poszło, dziękujemy. Kochani, ważna rzecz, bo teraz pytanie, gdzie z nami możecie się kontaktować? Beatko, pokaż. Dla osób, odpal proszę stronę Akademii Biznesu, już wam pokazujemy konkret. Kochani. A jeszcze chciałam wrócić, bo tutaj dużo osób pyta o nazwy tych narzędzi. Tak. Ja przygotuję dla was jutro retransmisję, ja na pewno napiszę tam, o czym rozmawialiśmy, takie podsumowanie, nazwy tych narzędzi, żebyście też... Super. Na Akademii Biznesu wszystkie narzędzia są wymienione, zaraz wam to wszystko pokażemy. Kochani, zobaczcie, dla wszystkich, którzy tutaj jesteście, są różne drogi. Są darmowe drogi, są już drogi, które są bardzo tanie, albo takie, które są jeszcze bardziej tańsze. I teraz zobaczcie. Jeśli dalej jeszcze nie wiecie, nie chcecie nic płacić, chcecie na razie sobie oglądać, zapraszamy was na Akademię, tutaj na stronę Akademii Biznesu, jeszcze na dół, Batko, daj do samego dołu już, sobie zobaczycie tą stronę, o, super. I tutaj mamy tak, Akademię Biznesu, 29 zł, myślę, że to jest śmieg na sali, dołączacie i macie dostęp do mnie, do Beatki, do Wiktorii, do prawnika. Spotykamy się raz na miesiąc, robimy masterminda, zadajecie pytania, przesuwamy, wyznaczamy konkretne zadania dla tej grupy właśnie na Akademii Biznesu. Pokazujemy narzędzia, tam możecie pytać o totalnie wszystko. Macie nas praktycznie 24 godziny na 7. 29 zł, kochani, śmiech na sali. Jeżeli uznacie, że tam nie ma nic dla was, chociaż wątpię, żebyście tak pomyśleli, to zawsze możecie anulować subskrypcję. Nie ma żadnej gwiazdki, nie ma żadnej tego, że musicie z nami zostać.
Nie chcemy ludzi, którzy nie chcą z nami być. Możecie anulować to zawsze. Więc to jest ta wiedza, którą tutaj wam przedstawiamy, to jest tylko wierzchołek góry lodowej tego, co możecie zrobić. I to jest Akademia Biznesu na start. Jeśli nie chcecie w ogóle dołączać, to śledźcie naszego newslettera, tam też dajemy bardzo dużo rzeczy. Tu za chwilkę dołączymy jeszcze formularz do zapisania się do newslettera dla osób, które są na Facebooku, a nie zapisały się na newsletter, więc tutaj na stronie będzie taka możliwość, prawda, Bartko? Ekstra. Druga rzecz, pokaż mentoring, czyli tutaj już dla osób, które dzisiaj czują, kochani, że chcecie iść z nami, czujecie o tym, co mówimy, wiecie, że mamy wiedzę, wiecie, że budujemy nasze swoje gabinety, jednocześnie pokazując wam konkrety, to już jest konkretna rzecz, mentoring, w którym przede wszystkim daj na dół, Matko, i teraz tak, normalnie kosztuje miesiąc z nami 799 zł, ale uważajcie, macie promocję specjalnie dla was, to jest 399 zł za pierwszy miesiąc i uważajcie, w tym cenie już macie lokalo, czyli tutaj podłączamy wam narzędzie, my wam, za was je prowadzimy w tej cenie. Do tego macie co 2 tygodnie, widzimy się na grupie ze wszystkimi przedsiębiorcami, którzy są na mentoringu, wtorki o 7 rano i tam omawiamy bieżące zagadnienia, bieżące sprawy biznesowe. Kochani, jest petarda. Ostatnio było 30 osób, po prostu to, co ludzie się tam rozwijają, to jest mało powiedziane. I to jest w tym pakiecie mentoringowym. I dalej nawet nie idę. Te duże pakiety. Ale ważne jest to, że są konsultacje indywidualne. Tak jest. Co 2 tygodnie spotykamy się z całą grupą. Później spotykacie się ze mną na indywidualnym strategii waszego gabinetu, w którym dostajecie konkretne informacje, co macie w danym tygodniu, w danych 2 tygodniach zrobić, żeby się rozwijać. To działa rewelacyjnie, bo to są małe kroczki do waszego mentalu, do waszego biznesu i pracujemy z wami indywidualnie. I to również macie w mentoringu właśnie w tej cenie, co jest najważniejszym elementem. Nie dostajecie trudnych zadań, dostajecie do waszego momentu, w którym jesteście w życiu i tak was prowadzimy, żeby rozwój waszego biznesu był na tyle przyjemny, żeby te wasze wewnętrzne opory, które będą się pojawiać, my je rozwiewamy. Jak sobie z tym radzimy? Bartko, czy jesteś w stanie pokazać Discorda i sukcesy? Jak to wygląda na żywo już? Już wam Bartka pokazuje. Czyli kochani, 399 zł miesięcznie. Również do sprawdzenia, nie wierzcie nam, sprawdźcie. Możecie zrezygnować po pierwszym miesiącu i uważajcie, jeśli jesteście gabinetem, a chcecie być podmiotem medycznym, to za 399 zł już macie pełną dokumentację napisaną przez prawnika do gabinetów medycznych. Wszystkie zgody marketingowe, polityki prywatności na stronę, dokumenty medyczne, regulamin placówki medycznej, to jest w tej cenie. Kochani, wiecie ile to kosztuje u prawnika? Od 3 do 5 tysięcy to jest około 30 dokumentów prawnych, które potrzebujecie, żeby zgodnie z ustawą prowadzić ten biznes, który wy prowadzicie, a to macie w pierwszym miesiącu od razu do pobrania na naszej platformie, bo w 399 zł jeszcze macie zewnętrzną platformę, w którym macie szkolenia z wizytówki Google'a, jak stworzyć samemu formularze, które pozyskują pacjentów, jak stworzyć właśnie stronę www, jak korzystać z czata, jak zrobić reklamy zgodnie z ustawą, jeśli chodzi o medyczną ustawę promowania usług medycznych. Matko, co tam jeszcze jest na tej platformie? Dużo rzeczy. Kursy, kursy, webinary, szkolenia. Cały czas dokładamy, bo robimy wewnętrzne szkolenia dla mentoringu. Szkolenia z nami, które zazwyczaj są w sobotę na temat konkretnych zagadnień, są w cenie, czyli nasz czas już macie w tym mentoringu gotowe. I to jest coś, co wartość dzisiaj tego, co stworzyliśmy to przez ostatnie ile?
Półtora roku, 2 lata? Dwa Ile? lata. 2 lata dopakowywaliśmy mentoring z grupą osób, którą prowadziliśmy. Wszyscy osiągają świetne wyniki. Dopakowaliśmy ją po prostu do granic możliwości, żeby to przerobić i to wdrożyć. Dzisiaj, jak wdrożycie i pójdziecie ścieżką, którą pokazuję, to maksymalnie my robimy biznesy, które dzisiaj robią w rehabilitacji powyżej 1 miliona obrotów miesięcznie, rocznie, więc kochani, te ścieżki są wyznaczone tam. Oczywiście od początku, od samego startu przeprowadzimy was przez proces, który trzeba stworzyć. Oczywiście to nie jest tak, że każdy chce robić taki biznes. Nie, może zrobić mały, tak jak Gosia, która dzisiaj była na samym starcie, rozpoczyna i może dojść do tego i jej wystarczy. Jeśli ktoś chce iść dalej, chce zakładać już coś więcej, chce zatrudniać pracowników, do tego też jest gotowe ścieżki, które wam przedstawiamy i które z wami budujemy. Zanim przejdziemy do Discorda, to chciałam powiedzieć, bo tak, nie utrzymujemy kontaktu wzrokowego, ponieważ kamerę mamy umieszczoną na górze, a patrzymy się tutaj na monitor, więc tam dostałam taką uwagę, że się nie dziękujemy, patrzymy. Wiedzieliśmy, że będzie z tym problem, dzięki za, bo teraz musicie... Ale testujemy kamerę. Tak, mamy kamerę u góry i mamy ją troszkę za wysoko i teraz, żeby widzieć tutaj, co się dzieje na ekranie, muszę teraz, bym musiał patrzeć tak, ale nie widzę tutaj, więc staramy się na tyle utrzymywać. Tak, wiemy o tym. Bardzo wam dziękujemy za to. Następnym razem się poprawimy z kamerą, bo mamy trochę dzisiaj nowego sprzętu i testujemy. Więc, ale myślę, że wartość, którą wam pokazujemy, jest na tyle dobra, że to nie jest aż tak istotne. I teraz zobaczcie, pokazujemy wam Akademię Biznesu i Discord. Zobaczcie nasze cele, jak wyznaczamy sobie. Tutaj cele biznesowe od 0 do 10 tysięcy, tu jest grupa przedsiębiorców, którzy w ten sposób działają. Od 10 tysięcy do 50 tysięcy obrotu miesięcznie, kolejna grupa. Kolejna 50 tysięcy, 150 tysięcy i teraz jak wyznaczamy cele? Zobaczcie, tutaj jest jasno napisane zadanie po spotkaniu do wykonania, spisać wpływy i wypływy w gabinecie, nauczyć się swojego systemu rozliczeniowego medycznego, wizytówka Google'a, poznać. Kochani, krok po kroku, każdy ma swoje zadania. Jesteście, macie dostęp do tych fajnych ludzi, wspieramy się, już się tworzą pewne partnerstwa biznesowe, pozyskujemy tutaj pracowników również, jest kompletne. Są zakładki, w której jest ukryty prawnik, który wam pomaga prawnie, jeśli się takie aspekty zrobią. To jest wszystko w cenie 399 zł, jak również w Akademii Biznesu 290 zł. Ten Discord jest otwarty również dla tej społeczności. Mamy sukcesy, którymi się tutaj dzielimy nawzajem. Tutaj akurat jest właśnie zasady i prawne, które tutaj omawiamy. Nasze sukcesy, tutaj ludzie się dzielą, zobaczcie, nie tylko gabinetem, ale życiem prywatnym, jeśli udaje mi się coś w życiu osiągnąć, dzielą się tym. Jeśli stworzyli coś w gabinecie i pozyskali pierwszych 20 pacjentów, dzielą się tym. Wow, to jest sukces. Nauczymy was się być wdzięcznym za to, co osiągacie, bo to jest mega istotne, żeby przejść do dalszego etapu tego, co chcecie. Co tutaj, Beatko, bo mi zasło aż w gardle, więc muszę się napić. Beatka może wam jeszcze pokazać ważne rzeczy, które tutaj są. Ja bym mogła wszystkie zakładki wam pokazać. 2 lata budujemy. Tak, 2 lata budujemy i cały czas to się rozbudowuje i bym wam pokazała, jak to wyglądało na początku. To jest już tak dużo wartości, że no praktycznie wszystko i od rzeczy biznesowych, prawnych, marketingowych i tutaj macie dostęp do kilkuset już? No prawie 200 osób tu już jest. Już ponad 200. Fizjoterapeutów, masażystów, osób, które prowadzą gabinety i one się chętnie dzielą swoim doświadczeniem, czyli jesteście teraz na takim etapie i zadacie pytanie i zaraz dostaniecie odpowiedź. Dokładnie tak. Więc tutaj nie ma stękania, że czegoś się nie da zrobić. Dokładnie. Tu nie ma miejsca na stękanie, tylko na rozwiązywanie zadań, które są. Na tym pracujemy. Mental tu jest podstawową rzeczą.
i tutaj wam nie pozwoli społeczność stękać, bo od razu dostaniecie 3-4 rozwiązania, które trzeba będzie wdrożyć. Więc ktoś stęka, to od razu się śmiejemy, pokazujemy gabinety, jak tworzymy stanowiska pracy, jaki sprzęt dodajemy, jak pozyskać informacje, jak wygenerować ruch na dane usługi, jak dodać, jak połączyć. Wszystko tutaj jest na bieżąco pokazywane. Jak widzicie, jest tutaj sztuczna inteligencja, wszystko jest nazwane, wszystkie narzędzia, o których dzisiaj mówiliśmy, plus dodatkowe narzędzia, które jeszcze stosujemy w swoich gabinetach. Jest tego bardzo dużo, ale wszystko już dzisiaj macie dostępne. 2 lata budowaliśmy to dla was, po to, żeby fizjoterapia w Polsce rozwijała się jeszcze lepiej i żebyście mogli się skupić na pomaganiu ludziom, a my stworzyliśmy coś, co pomoże wam z tego po prostu bardzo dobrze żyć. Więc kochani, serdecznie was zapraszamy. Macie linki, będzie retransmisja dla osób, które nie udało się dzisiaj dotrwać do tego momentu. Jak macie tu jakieś pytania, jeszcze szybko odpowiemy na ostatnie zapytania. Tutaj Vanessa się pyta, czy po zaprzestaniu subskrypcji mentoringu, czy dostępy do platformy też się stracą, tak? To znaczy, jeżeli pobierzesz sobie dokumenty, no to one są już u ciebie na dysku. Natomiast, taki bonus. Tak, taki bonus, więc dla samych tych dokumentów warto zasubskrybować nawet na 1 miesiąc, ale dostępy do platformy stracisz, ponieważ my też płacimy za serwery, więc w tej opłacie mentoringu też jest opłata serwera, żebyśmy mogli tam umieszczać te filmy i żebyście mogli z nich korzystać. Ja może to jeszcze rozwinę, bo teraz zależy o co, Vanessa, gdzie jest to pytanie. W sensie, czy mam dostęp do tego, gdzie jest to pytanie jeszcze, Vanessa, które odpowiadałaś? Daj mi jeszcze raz je przeczytać. Czy te kursy po zaprzestaniu subskrypcji zostają u nas, czy nie? Kursy, czyli chodzi o szkolenia. Są dwie platformy, Vanessa, jeszcze raz. Tak. Platforma to nie jest Discord. Nie, Discord to jest dla Akademii Biznesu. I tu też są, bo pokaż jeszcze zakładkę webinary. I tam jest, czyli za 29 zł dostęp do tego elementu w Discordzie, gdzie już jest bardzo dużo wiedzy, za 29 zł masz dostęp tutaj. Jest platforma, której, Batko, może pokaż platformę, która jest w mentoringu. Tam są grube kursy, tam są kursy godzinne, 3-godzinne, które jasno pokazują. I to jest w mentoringu. Tak, jeśli nie opłacisz i chcesz zrezygnować, to dostęp do tamtej dużej platformy, gdzie jest wszystko, tak, tracisz dostęp. Bo tak jak mówimy, materiałów jest sporo. Batka ci zaraz pokaże, jak wygląda platforma, w której już jest ta gruba wiedza, która jest przez nas, tak jak mówię, 2 lata nagrywania, 2 lata materiałów, 2 lata tego, naszej pracy, którą poświęciliśmy do tego, żebyście mogli dzisiaj z tego korzystać. Więc patrzę tu jeszcze, czy macie, jestem zainteresowana, te informacje są bezcenne, dzięki, się dzielicie. Dziękujemy wam serdecznie, potwierdzam słowo Marcina, Krzysiek, słowa Marcina, działa, jestem uczestnikiem mentoringu, nie żałuję, dzięki Krzysiu. To jest właśnie Krzysztof tutaj, ktoś pytał, czy można prowadzić biznes będąc na studiach, więc jeśli jeszcze jesteś, to tu na właśnie Facebooku skomentował Krzysztof, który właśnie jest tą osobą, o której mówiliśmy, tak, prowadzi biznes, mało tego, zaczął od spółki z o.o., co dla niektórych tutaj to jest w ogóle kosmos, a on zaczął od spółki z o.o., bo tak wspólnie mu doradziłem, żeby w ten sposób rozpoczął ten biznes i nie żałuje i zobaczycie, że za chwilę pokażemy go, jak się rozwija. Dawajcie znać jeszcze, jak macie jakieś pytania co do platformy, co do mentoringu, co do Akademii Biznesu. Dawajcie, tutaj jesteśmy, odpowiemy na wszystko, co potrzebujecie, jak są jakieś niejasne rzeczy, bo nasze gardła też już są mega, ja już tutaj czuję, że moje struny głosowe dzisiaj są mega nadszarpnięte, ale to dla was, kochani, 21:41, Batka szuka hasła, żeby się zalogować. Dzisiaj i męczy mnie jeszcze, żebym tutaj cały czas gadał. Iwona, jesteś zainteresowana, rewelacja, nie wiem jeszcze, czym jesteś zainteresowana, ale na pewno się do ciebie odezwiemy. Super. Kochani, dawajcie pytania co do platformy, do mentoringu, więc już odpowiadamy na
to, co jest. Tylko tu nie widzę niestety na czacie. Dajcie mi chwilkę, bo babka próbuje wam pokazać platformę. Na Facebooku, dawajcie, Facebooka widzę, więc jak macie tutaj jakieś pytania, 45 osób, dawajcie, no jesteśmy jeszcze, nie wyłączamy się. Tutaj Karolina pyta, czy na indywidualnym spotkaniu pomagacie w rozplanowaniu startu gabinetu, sugestie co do wyboru lokalu, pomysłu na pierwszy sprzęt, rozplanowanie budżetu? Zgadza się. Dokładnie tak, Karolina. Dostaniesz tak jasne informacje i tak precyzyjne, oczywiście do Twojego marzenia, pamiętaj. Bo nie, ja jestem po to, żeby Ci pomóc w stworzeniu schodów do tego, o czym Ty marzysz. Więc najpierw zrobimy wywiad konkretny z Tobą, w którym miejscu jesteś, o czym marzysz, jak chcesz zbudować swój biznes, a ja Ci pokażę dokładnie tak. Będziemy gadać na temat lokalu, na temat jakiego narzędzia użyć do rejestracji, jakich narzędzi użyć, od czego zacząć. Tak, dostaniesz konkretne, jasne informacje na spotkaniach indywidualnych. Strategię idealnie dobraną do Twojego mentalu i idealnie dobraną do Twojego momentu, w którym jesteś. Można prosić link do zakupu mentoringu. Już Ci tutaj wkleja Beatka. Przechodźcie, włączajcie. I kochani, mamy ograniczoną liczbę miejsc, bo mamy bardzo dużo osób i te miejsca również są na ten moment ograniczone, bo my musimy pilnować do tego, żeby zachować dla Was nasz czas. Więc jak jesteście gotowi, dołączajcie, bo przyjdzie za chwilkę moment, w którym zamkniemy na chwilę mentoring, bo musimy pracować z tymi ludźmi, którzy dołączą teraz, a ich jest naprawdę sporo, bo przed webinarem dołączyło już bardzo dużo osób, bo widzą, co się dzieje, widzą, jakie są sukcesy. I teraz dla Was to też jest informacja, że może być tak, że za tydzień, za dwa, albo, no bo mamy ograniczoną liczbę miejsc, nie dołączycie i za chwilę będą drzwi zamknięte. Więc jeśli jesteście zdecydowani, dawajcie, wbijajcie do nas, a potem będziecie ewentualnie na społeczności i tam będziecie się rozwijać na tym mniejszym pułapie i to będzie otwarte, jak najbardziej. Jest ta platforma, czy nie? Nie chce mi się strona załadować. Fajnie, super, ekstra. Przegrzało. Przegrzało. Ja na moim komputerze Wam nie pokażę. Już sprawdzam, czy tu macie jakieś pytania. Są jakieś pytania jeszcze? Zakupiłam subskrypcję za 29, ale nie wie, widzę, gdzie mogę się Dostaniesz zalogować. maila, Mhm. tam skrzynka nadawcza to jest biuro@fizjakademii.pl, bo to, co teraz otrzymałeś, to jest do Easy Karta i tam możesz sobie odpiąć subskrypcję. A dostaniesz drugiego maila właśnie z Fizja Akademii i tam masz całą instrukcję z linkiem do Discorda. Czyli spokojnie szukaj na skrzynce. Pamiętajcie, czasami są takie skrzynki, które macie wirtualne Polski, jakieś tam takie fajne, magiczne, które nie przepuszczą pewnego maila, więc jakby nie przyszedł mail, rozumiem, że to była Ewa, tak? Tak. Ewa, jeśli by nie przyszedł mail, na Messengerze, na Fizjo Akademii napisz prośbę o pomoc, bo później jak już dołączysz do Discorda, to tam już jest cały system pomocy stworzony dla osób, które dołączają. Więc, bo I niestety sprawdź też folder spam, czy do spamu nie wpadłem. Katarzyna, czy ten webinar nagrany będzie dostępny przez jakiś czas do odtworzenia? Tak, Kasiu, będzie jeszcze retransmisja na naszej skrzynce mailowej, więc jak najbardziej tak. Tak, Akademia 29 zł miesięcznie, czyli dostęp do tej zamkniętej społeczności na Discordzie, czyli to, co przed chwilą pokazywałam, a 399 to jest mentoring. Vanessa, na spokojnie zerknij sobie na linki tutaj, które wkleiliśmy. Mentoring, przejrzyj sobie stronę, zobacz filmy, Poczekaj. tam są opinie, tam jest wszystko, co się zawiera mentoring i to, co próbowaliśmy. Wiemy, że tego jest dużo, a i tak tego jest mało, bo naprawdę to, co mamy Wam do przekazania i jaką mamy energię, to naprawdę jest mało, to, co tutaj dzisiaj daliśmy. 29 zł to jest dostęp do społeczności i do tego elementu, który przed chwilą pokazywała Beatka. Czyli tam już jest bardzo dużo wartości. Możecie z nas pytać i również spotkania. Jeśli chodzi o lokale, zgłosimy się do Was, dla osób, które były zainteresowane. Też wyklikamy to. Spokojnie czekajcie na nas. Nie zakładajcie lokalu sami, bo popełnicie błędy i będzie potem płacz i zgrzytanie zębów. Zrobimy to z Wami i przeprowadzimy Was przez proces. Więc Vanessa, czy odpowiedziałem Ci na pytanie?
Pytanie, tak? 399 zł jest grupa mentoringowa, ona jest dopasiona tak, że naprawdę warto dołączyć i jest tam ograniczona liczba miejsc. 29 zł społeczność. Społeczność, w której jesteśmy my, jest ponad prawie 200 osób, ale masz do nas dostęp, możesz pytać i również zawsze możesz przejść ze społeczności do mentoringu, nie ma problemu. Jeśli chcesz zacząć od tego, jeśli czujesz, że już do mentoringu, to zapraszamy na konkret i jedziemy od jutra, zaczynamy. Czy macie jeszcze jakieś pytania? Tu patrzę na Facebooku. Kłani coraz was mniej, ale dalej jest 34 osoby kłani, więc jesteśmy. Dawajcie, jak macie jakieś pytania do tego, co teraz przedstawiamy. Z miłą chęcią chcieliśmy wam powiedzieć, pokazać platformę, jaka jest dopasiona, ile tam jest dokumentów. Szkoda, że tutaj komputer nam się Ale przyciął. jak wejdziecie na stronę mentoringu, to tam w filmie jest pokazana platforma. O, a może odpal tu stronę i odpal film po prostu. To zobaczycie od razu platformę. Zawsze są rozwiązania, rozumiecie? My nie szukamy problemów, tylko rozwiązania. I teraz przycięło nam się z ilości. Nie wiem, czy będzie słuchać. Kochani, a kliknij. Najwyżej zobaczcie. Nie wiem, czy słyszycie, czy nie, Nie, bo ale dźwięk jest chodzi, wyłączony. Musi ale sprzężenie dobra, odpalić. nieważne. Puść to proszę jeszcze raz. Beatka się tu boi wszystkiego, Nie ale boję zaraz się, tylko ten. ostrożnie wszystko. Ostrożnie, żeby, wiecie, Nie komputer się nie wybuchło. wypalił. Chodzi o sam platformę, której nie jesteście w stanie zobaczyć. Chodzi o to, żeby na zdjęciach zobaczyć, jak wygląda dzisiaj dopasiona platforma już z No i się zawiesiło. narzędziami. Dobra, moje obawy były słuszne, bo mi się strona zawiesiła. Dobra, panie Boczarski, nowy komputer trzeba tutaj zrobić, bo koszt miesięczny to 300, czy tylko pierwszy Tak, miesiąc. pierwszy miesiąc. Pierwszy miesiąc, zobaczcie na stronie, 399 zł do mentoringu jest pierwszy miesiąc po to, żebyście się zapoznali z wartościami, które są. Czyli z platformami macie w tym miesiącu spotkanie indywidualne z omówieniem waszej strategii, waszego gabinetu. Sama konsultacja ze mną to już kosztuje tyle, ile tutaj płacicie za pierwszy miesiąc za wszystko. Żeby się dostać do mnie na konsultację, bo jest tyle chętnych osób, które do nas dołączają. Więc tak, 399 zł za pierwszy miesiąc, ale pamiętaj, w tym mentoringu, jeśli zostajesz z nami, masz już narzędzie na sztucznej inteligencji Localo, które my dla ciebie prowadzimy, ty tego nie robisz, my to dla ciebie prowadzimy, więc to już jest w cenie 799 zł razem ze spotkaniami indywidualnymi, ze strategiami, z dostępem do platformy, wszystko, co wymienione jest na stronach. Doczytajcie sobie, Ola, na spokojnie, bo tego bardzo dużo. Przerobić te materiały, jeśli wchodzisz na mentoring za 799 zł później w drugim miesiącu, nie musisz, zdecydujesz dopiero za miesiąc. Więc spokojnie możesz się zapoznać z tym, co mamy. Pomnóżcie to sobie. Jeśli wejdziesz za 399 zł, nawet jeśli za 799 zł w drugim miesiącu, to dokumentacja placówki medycznej, którą możesz pobrać w pierwszym miesiącu, jest warta 3 lub 5 tysięcy złotych, zależy od jakiego prawnika napiszesz. Tyle jest warta dokumentacja na platformie, kochani. Więc jeszcze długo, zanim my tutaj na tym zarobimy, na tym, żeby to wszystko funkcjonowało. Więc spokojnie, Ola, zastanów się, ale sama wartość, która jest na platformie, jest nie. Samowita. Jeszcze podkreślę, 2 lata naszej pracy poświęconej po to, żeby stworzyć jedyne w Polsce takie miejsce. Nie ma drugiego tak dopasionego miejsca z tyloma przedsiębiorcami w tej branży, którą tutaj wam przedstawiamy. Jedyne takie miejsce w Polsce. Zbudowane, naprawdę harujemy od rana do wieczora, żeby to dla was stworzyć. W praktyce, nie w teorii. Nie będziemy wam coachować z rzeczy, które będzie mówić, wydaje mi się, że to powinno zadziałać. Wydaje mi się, że to powinno. Nie. To jest wszystko wdrożone w gabinetach, wszystko działa i teraz to musicie tylko powoli montować u siebie i to po prostu działa. Czy mając konto na znanym lekarzu, można wykorzystać sztuczną inteligencję? Ale do czego sztuczną inteligencję, Andrzej?
Bo znany lekarz to znany lekarz. On ma swoją zasadę, on pozyskuje pacjentów, a teraz sztuczna inteligencja, pokazywaliśmy, wizytówka Google'a nie ma nic wspólnego ze znanym Tak lekarzem. naprawdę prosta odpowiedź jest, znany lekarz nie blokuje działania innych narzędzi. Tak. Alicja, czekam na informację lokalną, czy już zapisać się na mentoring, czy poczekać na Waszą odezwę. Alina, jeśli jesteś zdecydowana, klikaj mentoring, w tym już masz lokalo, więc nawet się nie zastanawiaj, tylko bierz, klikaj i przyłączaj się do nas. Jutro będziemy to ogarniać, albo przez najbliższy tydzień, Albo przez całą noc będę albo przez całą noc ogarniać. jeszcze, żeby jak najszybciej się z Wami później cała nasza ekipa, bo to nie jest tylko ja i Beatka, jest Wiktoria, jest Ania, jest Kinga, kogoś zapomniałem jeszcze? Jest Michał, prawnik. Kto tam jeszcze jest? Nie wiem. Dużo. Kochani, więc Alina, nie zastanawiaj się, jak jesteś gotowa i czujesz, że to już jest twój czas, dołączaj i działamy. Trzymając konto, zdobywanie pacjenta. Tak jak Batka powiedziała, znany lekarz to znany lekarz, działa super. Niczym Oczywiście, nie koliduje. tak, pytanie, czy wykorzystuje znanego lekarza, tego też uczymy. Jak znanego lekarza wykorzystywać do maksa, żeby po prostu działał jeszcze lepiej? Uwaga, bo Marcin znowu jakieś kolejne narzędzie wrzuci za nas. Nie, nie wrzucę. Chociaż mamy jeszcze trochę w rękawach, nie? Pochowanych, wspaniałych rzeczy, bo my, pamiętajcie, my w tle cały czas się uczymy, bo to się tak wszystko rozwija, że my bierzemy narzędzie, wkładamy do siebie do gabinetu, sprawdzamy jak działa, to wtedy wam wypluwamy informację, pokazujemy, bierzcie, bo to jest fajne. Narzędzie na Google Ads, na sztucznej inteligencji, jak płacicie dzisiaj agencjom za robienie Google Ads jakieś grube pieniądze, to super, ale ja już przestałem płacić za to, bo sztuczna inteligencja robi takie Google Ads, że zamieniłem, jak płaciłem prawie 50-60% za obsługę Google Ads, a budżet był to 30%, to dzisiaj zamieniłem to. Czyli płacę za sztuczną inteligencję 20%, a 80% jest w budżecie reklamowym do Google, kochani. Tylko dlatego, że wykorzystuję sztuczną inteligencję do Google Ads, które działa po prostu petarda. 24 godziny na 7, człowiek nie jest w stanie mi pilnować Google Ads przez 24 godziny na 7, prawda? Więc Zgadza jak są tu osoby, które chcą Google Ads wrzucić na sztuczną inteligencję, to piszcie w komentarzach, też wam wdrożymy to. Jeśli są tu osoby, które są zaawansowane, mają stronę, mają konkretne narzędzia, to do nas. Psz, komentarze, piszcie, mentoring, wszystko jest, jedziemy z tym, nie? Kochani. Tutaj jeszcze jedno ważne pytanie od Aliny. Czy po miesiącu, jak zrezygnuję z lokalo, Tak, i a że wizytówkę. z mentoringu, jak zrozumiesz, czy lokalo wizytówkę mogę dalej prowadzić? Tak. Dołączając do mentoringu, zakładamy konto na twój profil i to jest twoja własność, więc jak zrezygnujesz z mentoringu, to narzędzie zostaje u ciebie. Dokładnie. My nie robimy wam, to nie chodzi o to, żeby coś wam, jakieś kruczki robić. Nie, lokalo to jest twoje narzędzie. Tylko my już w mentoringu wam dajemy to, żebyś miała czas na coś innego. Ale powiesz, nie, mentoring nie jest dla mnie, to narzędzie zostaje i dalej sobie je prowadzisz zgodnie z tym, co pokazaliśmy. Więc to jest twoje narzędzie. Więc Alina, tak, twoje narzędzie. Fajnie, nie? Ekstra. Nic ci nie zabierzemy, nie bój się, nie odłączymy ci nic, nie. To jest twoje. My ci tylko to super zmontujemy, żeby to działało, ale gwarantuję ci, Alina, jak dołączysz do mentoringu, to i tak stamtąd nie odejdziesz. Skąd to wiem? Bo wiem. Bo wiem, co mamy. Wiem, jaki mamy produkt. Wiem, jak pomagamy ludziom. Wiem, jak im poświęcamy czas. Nie ma w Polsce drugiej takiej firmy, która poświęci tyle czasu tylko wyłącznie do was. Więc zobaczysz sama. Nigdy nie będziesz chciała być, tylko będziesz chciała być z nami i z tą społecznością, która już jest, bo są po prostu wspaniali. Niektórzy tutaj komentują, niektórzy są z nami, więc możesz ich również zapytać. Zobacz sobie filmy, które już zmontowaliśmy właśnie z naszymi mentoringowymi partnerami. Dobrze, ja bym już powoli kończyła. Czy może po miesiącu zrezygnuję? Czekam na informację lokalo. Kochani, tu jest dalej 30 osób. Ja nie No, wiem, dalej co wy jesteśmy. Myślę, spać nie że możecie. jeszcze możemy jakieś pytania wyciągnąć, ale No też. dawajcie, jesteśmy. I tak już spać nie będziemy. Jak macie jakieś pytania, dawajcie. Czekamy tutaj. Czy mając I konto, też, jak to już będziecie było. mieć dalej Dobra. jakieś pytania,
chcielibyście jeszcze, nie wiem, o coś dopytać, to oczywiście kontaktujcie się z nami przez Messengera. Jeszcze jak nie dołączycie do Akademii Biznesu, bo jak dołączyliście do Akademii, no to tam już wszystko piszecie. Bo tam jest komunikator, tam jesteśmy, tam odpowiadamy na pytania. Kochani, a jeszcze tak wam powiem po cichu, że za chwilę będziemy wam robić darmowe strony internetowe na mentoringu. Ale to tylko dla tych, co wytrzymali do tego, bo tak 20-30 osób jeszcze i to też będzie w cenie, więc fajnie, nie? Myślę, że fajnie. Więc ja bym się nie zastanawiał. Nie wiem, jak ty, Beatko, zastanawiałbyś się? Jakby była po drugiej stronie, to bym ci powiedziała. Kochani, nie macie więcej pytań? 3 godziny za chwilę będzie. To jest nasz rekord, kochani. Nasz. 2:58. Mam dużą bazę pacjentów i mam nadzieję, że z wami dowiem się, jak powtórnie nawiązać kontakt. Wow. Andrzej, cudownie, To to jest jest coś, case to dzisiaj. jest case dzisiaj. Ja ci mogę teraz odpalić ekran i ci pokazać, co robi baza klientów, czyli tak jak ty masz bazę teraz, to listopad, grudzień, dzięki temu, że mam taką bazę, ale mam sklep internetowy, uważaj teraz, mam sklep internetowy na swoim gabinecie z voucherami online. To tylko w samym listopadzie i w grudniu sprzedałem do swoich idealnej bazy z voucherów za 20 tysięcy biletów na rehabilitację i na moje usługi. Czyli jeszcze raz ci pokazuję, sprzedałem, czyli kasa już wpłynęła na moje konto, mogę to dalej reinwestować, a czy te bilety ktoś zrealizuje? Ja nie wiem, ale moja idealna baza pacjentów kupowała prezenty dla swoich, nie wiem, rodziny, dla swojej przyjaciół, Teraz kupowała na Dzień Babci. na Dzień Babci, teraz kupują na walentynki i to się dzieje właśnie dla swojej idealnej bazy. I to, co zadałeś pytanie, jak ją wykorzystać, ja ci pokażę rewelacyjne narzędzia do tego, jak generować dodatkowe obroty już ze swojej bazy, jak ją edukować. My prowadzimy z innymi fizjoterapeutami szkolenia dla pacjentów online. Właśnie teraz jest w trakcie sprzedaży fizjoterapeutka, która jest na mentoringu, ale jednocześnie edukuje sobie pacjentów. Ale nie za darmo, tylko za mikropłatności. W tej chwili ile już, Bartko, masz tam? No, 60 sprzedanych. 60 osób wykupiło bilet na godzinny webinar do fizjoterapeuty, pacjentów, którzy będą słuchać, jak mówi o czym? Opowiedzi. O powięzi, Andrzej, do swojej grupy, czyli rozumiesz, godzinę siadasz tak jak my, tak? Przychodzi 60, 100 osób, jeszcze ci za to płacą, tak? Za twoją wiedzę, którą mówisz do Kowalskiego, nie do fizjoterapeutów, do Kowalskiego, który dzisiaj chce się edukować, jak zadbać o swoje zdrowie, jak zrozumieć anatomię i ty ich po prostu uczysz. Swoją bazę dodatkowo. To jest noga wkręcona mocno w stół biznesowy, która dzisiaj takiej fizjoterapeutce pomaga w tym, że w gabinecie na przykład może być 3 godziny, 4, bo dodatkowe nogi biznesu utrzymują to, że nie musi tyle siedzieć już w gabinecie i fizycznie pracować. Andrzej, jak ci się podoba taki pomysł? No, Sprawdzony, my już to tak, robimy. a wizję na przyszłość mamy właśnie też związaną z edukacją pacjentów i też chcemy zaangażować osoby z mentoringu do tego. Ekstra. Szacun. Kochani, to już się dzieje. I to jest to, co pokazujemy wam, 399 zł, czy nawet 799 zł, z tym, co my dzisiaj robimy, jaki mamy kolejny plan, tak jak mówimy, w tle już chcemy zrobić dla was wspólną platformę edukacyjną dla pacjentów, w której będziecie przełamywać swoje wewnętrzne przekonania w tym, że nie macie żadnej wiedzy, wam pokażemy, jak to zrobić. Będziemy robić mini produkty wasze dla pacjentów, które razem, jeśli wyobraźcie sobie, jestem sam. I teraz mam zainwestować przykładowo 1 000 000 zł, to trochę dużo. Ale jak jest 30 osób i mamy wspólnie zainwestować 1 000 000 zł w pewną bazę, która będzie sprzedawać wiedzę dla pacjentów, z czego razem będziemy czerpać korzyści w nie tylko bezpośrednio z nauki, ale bezpośrednio
ci pacjenci, którzy przyjdą na Waszą edukację, będziemy ich rozsyłać do tych gabinetów Waszych, żeby do Was przyszli i skorzystali z Waszych usług. Czujecie to? Ale to zrobimy wspólnie, bo my współpracujemy. Co jest coś, co jest niesamowite, bo więcej nas, którzy widzą potencjał w tym, żeby ludzi edukować i w tym, żeby ludziom pomagać, a my chcemy pomagać, tak jak i wam, tak pacjentom. Boczarski, przestań mi tu pisać, bo widzę cały czas na Discordzie, ktoś mi tu pisze, żebym skończył czy coś, nie wiem, nie chcę skończyć, ale... Więc chcemy i to już mamy w planie na ten rok. Już są fizjoterapeuci, którzy w tle robią swoje e-booki, nagrywają swoje materiały i za chwilę to będziemy ładować do platformy i razem będziemy inwestować właśnie w to. Nie kończy. Kochani, ta idea urosła razem z nami, bo wiemy, jaki cudownym zawodem jest fizjoterapia, jak cudownie możecie zmieniać mentalność pacjentów od tego starego systemu twardego medycznego, który przestał działać. Wy jesteście nowym tworem ludzi, umiejętności, których chcecie właśnie ludzi uczyć, edukować, żeby dbali o swoje zdrowie. Więc jesteście nowym trendem nowego tak naprawdę świata. I my jesteśmy razem z wami, my jesteśmy od tego, żeby to zrobić razem z technologią i to wdrożyć, a wy jesteście od tego, żeby tym ludziom pomagać. Pobijam rekordy długości, trzeba być twardym, a nie miękkim. Tomasz Mistrz jest, mam nadzieję, że już dołączyłeś do nas, Tomasz, bo jak wytrzymałeś tyle, więc Andrzej, Tomasz, dołączajcie, działamy, pokażemy wam kolejne szkolenie, które już zaplanowaliśmy, bo jest taka potrzeba, uważajcie, na społeczności zadaliśmy pytanie, czy mamy was nauczyć, jak poza gabinetem, nawet nie mając gabinetu, jak jeszcze dodatkowo zarabiać pieniądze. Już jest, przygotowujemy dla was takie szkolenie na żywo, na społeczności i na mentoringu. Petarda, pokażę wam, w jaki sposób się podłączyć do rzeki przepływu, jak generować jeszcze dodatkowe źródła dochodów właśnie poza biznesem albo z biznesu, ale inaczej. Już wam o tym powiedziałem. Mało tego, to wszystko jest to, co my już robimy. To już wszystko działa. Więc myślę, że petarda. Dalej 30 osób. Ile tu jeszcze jest osób? 25, a czyli na co? Facebooku 28. Czyli, kochani, jeszcze 50 osób, 3 godziny 05, gdzie będzie można odsłuchać nagrania. Musiałem na chwilę opuścić spotkanie. Dziecko uspać. Emilia, gdzie będzie? Wszystkie osoby, które zapisały się na webinar, dostaną retransmisję prawdopodobnie jutro. Także żegnamy film, się. Także film będzie dostępny, każdy dostanie na maila link do filmu, można go odsłuchać wielokrotnie. Kochani, bardzo wam dziękujemy. Jesteśmy wdzięczni, że za tak świetne przyjęcie. Ale my wiemy, że jesteśmy świetni, wiemy, jaką robotę zrobiliśmy przez 2 lata, wiemy, jakie damy wam wartości, jakie dajemy wam wartości, więc jesteśmy wdzięczni naprawdę, że byliście dzisiaj i z nami. Właśnie, czego zapomnieliśmy? Jeszcze pół godziny. Jedna rzecz. Mamy w Fizja Akademii taką nową serię na YouTubie. To się nazywa Rozmowy na kozetce. Jak sobie wejdziecie na kanał Fizja Akademii na YouTubie, i tam jest wywiad z Karoliną. Karolina pół roku temu? Kilka miesięcy temu otworzyła gabinet i tam opowiada całą swoją historię, więc też możecie się zainspirować. Kochani, zachęcamy. Fajnie, że o tym powiedziałaś, kochani. Wywiady takie 40-minutowe na żywo. Jeździmy do gabinetów. W piątek wjeżdżamy do kolejnego gabinetu. Nagrywamy na żywo wywiady, ale takie naprawdę takie od serca, czyli nie ma w tym żadnego przygotowania, po prostu to wypływa z nas, zadajemy pytania i otwierają się osoby i pokazują to wnętrze. Więc zobaczcie, dajcie nam łapki w górę, dajcie nam subskrybenty, łapki w górę, tak się mówi, nie? Na YouTubie. Więc wejdźcie tam, posłuchajcie wywiadu. Już kręcimy, znaczy już są przygotowania kolejnych, już kręcimy kolejne. W tym roku chcemy zrobić 12 wywiadów z właśnie wami. Więc jak dołączycie do mentoringu, to prędzej czy później również do was dojedziemy i poznacie nas tak, a jeszcze na się żywo. Podzielę się swoim bólem, bo mieliśmy nagrany
Drugi materiał, drugi wywiad z Patrycją, też świetna historia. I niestety straciłam ten materiał. Więc Życie. też mnie piecze, też mnie piecze i pali. Ale my nie szukamy problemów, po coś to jest. Patrycja się uśmiechnęła, powiedziała: Beatka, nie przejmuj się, przyjedziecie jeszcze raz, nakręcimy jeszcze raz, więc czasami materiał, którym poświęciliśmy pół dnia, Ale ja nakręciliśmy się tak tyle nie mogłam materiałów. doczekać premiery, bo to był tak świetny wywiad. No. Jesteście. Dzięki, że wam się chce. Dzięki. Na zarobek, kochani, zarobek, rozumiecie, płynie obok. Płynie, ale to, co się generuje, również jest istotne, bo żyjemy w świecie materialnym i to jest normalne, ale nie jest naszą główną ideą zarabianie pieniędzy. To nie o to chodzi. My mamy pieniądze, mamy mentalnie, jesteśmy mentalnie bogaci, jesteśmy mentalnie pełnością i to przy okazji płynie. To od razu przekazujemy na serwery, to od razu przekazujemy na budowę kolejnych materiałów i to chcemy wam przekazać. Tworzymy przepływ. Tak, tworzymy po prostu przepływ, bo to jest naszą ideą. Mało tego, już założyliśmy z Beatką fundację i z Kingą Kowalską, pozdrawiamy cię, Kinga. Już mamy fundację, którą właśnie, jak jechaliśmy do Santiago de Compostela na rowerach, nie mieliśmy fundacji i z tego powstała idea, że będzie jeszcze fundacja, gdzie już pomagaliśmy tutaj dzieciakowi, zbieraliśmy przy okazji właśnie pomoc na zdrowie i to również robimy, więc w tle działamy dalej. Mamy nadzieję, że zmienią mój podmiot. Dzięki, mam nadzieję, że zmienią mój podmiot leczniczy. To zależy, jak go chcesz zmienić. Zmiana jest oczywiście bardzo prosta, trzeba ją po prostu zrobić i tyle. Tworzycie dobrą karmę. Dzięki, Andrzejku. Ekstra. Dokładnie taka jest nasza idea, żeby zmienić wewnętrznie to, co my już tutaj mamy. A to czujecie i to jest piękne. Dobra, kochani, dobranoc, dziękuję za wspólny czas i synergię. Dzięki, Rafał. Dzięki, kochani. Do zobaczenia. Do zobaczenia na następnym webinarze. A na pewno będzie, więc trzymajcie się. Do zobaczenia.